Cześć, z tej strony Grzegorz Kotwis, a to jest podcast Dev Session od programisty dla programistów. W dzisiejszym odcinku goszczę Tomka Onyszko, CTO w firmie Predica. Tomek to prawdziwa skarbnica wiedzy i doświadczenia. Nasza rozmowa toczy się wokół trzech głównych tematów. CTO. Jak następowała ewolucja kariery Tomka? Czym zajmuje się na co dzień? Jak podejmuje kluczowe decyzje? Jak postrzega i wykorzystuje ewolucję technologiczną? I na ten temat poświęciliśmy pierwsze 40 minut. Następnie przechodzimy do chmury, ale nie wchodzimy w zagadnienia techniczne. Rozmawiamy o wyzwaniach dla firm, adopcji chmury, obalamy trochę najbardziej popularnych mitów wokół cloud computingu. A to wszystko spinamy jednym słowem commodity, czyli towar, produkt. Tak, mapy Simona Wardleya przewijają się w tym wszystkim dość często. Chciałbym podziękować moim patronom, którzy wspierają ten podcast. Wśród nich jest Dotnetos, trzech facetów, którzy stworzyli własną społeczność w świecie wydajności .NET, autorzy kursów, maniacy programowania i organizatorzy konferencji. Odwiedź ich stronę internetową dotnetos.org i sprawdź, co dla Ciebie przygotowali. A Ty, drogi słuchaczu, możesz wesprzeć ten podcast na wiele sposobów. Poprzez zostanie moim patronem, wchodząc na stronę patronite.pl/gkotwis lub po prostu dzieląc się tym odcinkiem wśród swojej sieci społecznościowej, zostawiając komentarz, like. Wszystkie Twoje aktywności wokół tego podcastu budują jego unikalną społeczność, za co Ci dziękuję. A jeśli chodzi o moją działalność wokół Dev Session, to mam dla Ciebie propozycję. Podcast Dev Session jest otwarty na współpracę. Prowadzisz ciekawy projekt, tworzysz produkt oparty o nowoczesne technologie i rozwiązania. Chciałbyś podzielić się tym na antenie tego podcastu, to napisz do mnie na kontakt@devsession.pl. I na koniec jeszcze małe ogłoszenie o zmianie sposobu realizacji nagrań. Od początku pewnym wyróżnikiem i celem, który sobie postawiłem, było osobiste spotkanie z gościem i nagranie rozmowy. Myślę, że to dało się odczuć, że ten kontakt między nami był unikatowy, a mi lepiej było także prowadzić rozmowę. Niestety to w związku z szalejącym wirusem musi ulec zmianie. Jest i druga strona tego medalu. Poprzez nagrania zdalne mogę rozmawiać z osobami z każdego zakątka świata. Ale niestety nie będzie już selfie czy kawałków wspólnych wideorozmów. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam Ciebie na odcinek, który nazwałem Triple C, czyli CTO Cloud Commodity. Cześć Tomek. Cześć Grzesiek i cześć wszystkim słuchającym. Jesteśmy w firmie Predica, tak? Jesteś, powiedz może właśnie, czym zajmujesz się, kim jesteś dla firmy Predica? Czy w tej chwili konkretnie jesteśmy w firmie TEDE, która wypączkowała z Predici, ale tak. Ja jestem jednym z założycieli Predici, to taki jeden z faktów, czyli lata temu z czterema kolegami założyliśmy tą firmę. No, tam historia jest taka, ja dołączyłem do niej i to jest taki przykład, że biznesmeni nie założą firmy IT, a ludzie od IT potrafią założyć biznes. To jest taka jedna teoria i ona się tu potwierdza. I w tej chwili po 10 już latach moja oficjalna rola w firmie to jest CTO, czyli Chief Technical Officer. I to jest najbardziej nieokreślona rola w całym IT. Mam nawet książki na potwierdzenie tego, ale moje obowiązki w tej chwili w firmie, czy to co robię, to jest po pierwsze tworzenie naszej oferty od strony technicznej, czyli co robimy, jakie usługi dostarczamy dla klientów i trochę tak jakby szejpowanie, czy tworzenie kierunku technologicznego, w którym ta firma pójdzie. Mhm. Czy rola CTO to jest rola stresująca, czy taka raczej leciutka? Stres to wybór, tak, więc ja jakiś czas temu postanowiłem się nie stresować. Mm-hmm. Duża odpowiedzialność ciąży? Odpowiedzialność nie jest związana z rolą CTO, odpowiedzialność jest związana z faktem zbudowania firmy, bo ta firma ma w tej chwili 250 osób, tak, i ktokolwiek prowadzi firmę, jeżeli robisz to w jakiś sposób odpowiedzialny, to odpowiedzialność wynika z tego, że jako 20 kilka procent tej firmy, tak, jakby odpowiedzialności za nią, wiem, że zależy od nas 250 osób.
nie zależy, ale tak jakby są w tym ekosystemie. I to jest duża odpowiedzialność, tak? Odpowiedzialność związana z obowiązkami to jest trochę coś innego, bo to jest kwestia commitmentu i tego, co robisz, tak? Czyli do czego się zobowiązałeś, co dostarczyłeś, co to jest. I to jest odpowiedzialność za zrobienie czegoś, tak? A jak się pytasz o odpowiedzialność stresującą, no to to jest dokładnie to. Ja wiem, że jako firma i jako wspólnicy w tej firmie musimy zapewnić, że ta firma będzie istniała, ponieważ jest 250 osób, które ma prawdopodobnie jeszcze większą liczbę osób, które w jakiś sposób w niej uczestniczą. Mhm. Wiesz, pytam o ten aspekt, bo część osób może kojarzyć rola CTO z taką osobą, która sobie siedzi, jest fajny, luz i po prostu sobie bierze takie klocuszki i wybiera technologię A, B, C i pobawmy się. A to jest jednak, to pewnie też jest jakiś aspekt, ale to jest mniejsza część pewnie tego, za co CTO odpowiada, bo to jest cała, nie wiem, czy dobrze to ujmę, wizja rozwoju technologicznego, taka opieka, piecza nad tym, co się dzieje w zakresie technologii w firmie. To trochę się wiąże z tym, co powiedziałem, że ustalmy najpierw, jest taki NIMP dla wszystkich ról zaczynających się od C, tak? Okay. Jak jestem C, to jest coś wielkiego i tak dalej. To jest kwestia jakichś tam przemyśleń, tak? Ale rola CTO, czyli osoby odpowiedzialnej za technologię w jakikolwiek sposób, będzie się różniła od typu firmy, w której jesteś, tak? I mocno trzeba też rozgraniczyć, albo powinno się gdzieś tam rozgraniczyć coś takiego, co się nazywa CTO i Head of Engineering. Jest taka książka, którą ty potem dolepisz do notatek. Dolepię. Nazywa się Manager's Path, napisana przez CTO panią firmy Runway i ona bardzo dobrze opisuje w ogóle ścieżkę rozwoju takiej osoby technicznej od dewelopera przez różne stopnie i między innymi jaka jest różnica między VP of Engineering a CTO i na przykład to, co powiedziałeś, bawienie się zabawkami, dobieranie i tak dalej, to bardziej pasuje pod VP of Engineering, jakkolwiek to nazwać. To jest nomenklatura, która przyszła z zachodu. A jak będziemy mieli startup, to CTO prawdopodobnie będzie takim najbardziej zaawansowanym deweloperem na początku przynajmniej, który najwięcej wie, jak to działa, tak? My jesteśmy firmą usługową, czyli my nie produkujemy produktu, nie produkujemy oprogramowania jako produkt, a dostarczamy usługi. I my mamy tutaj konsultantów, którzy są ekspertami w danych dziedzinach i mamy ludzi dostarczających te projekty, po prostu konsultantów, którzy już robią te projekty. Więc moja rola faktycznie sprowadza się do tego, żeby wymyśleć bardziej nawet, co my będziemy robić następne, tak? Mhm. I to ma kilka aspektów, bo ja pracuję z klientami na zewnątrz, czyli na przykład do jakichś większych klientów, czy kluczowych klientów, albo czasami do klientów, którzy potrzebują takiej rady. Ja po prostu z nimi rozmawiam, doradzam im, w którą stronę mają iść, tak? To jest rola na wewnątrz, taka właśnie wizjonersko budująca, tak, buduje produkt, określam, że chcemy dostarczać coś na Azure i mówię, to tak robimy, tylko ja tego już potem fizycznie nawet nie muszę robić, albo nie zawsze robię, bo to buduję z naszym zespołem, tak? Mhm. No i trzecia część to jest tak jakby edukacja wewnątrz firmy, tak, czyli jakie powinniśmy robić rzeczy, czego się powinniśmy nauczyć, tylko znowu ze względu na bycie jedną osobą w 250-osobowej firmie, to ja bardziej pracuję, który jest kierunek, a potem nasi team leadzi, mamy taką funkcję jak domain lead, to oni decydują już, jak to się implementuje. Tak? Mhm, rozumiem. Ciekaw jestem twojej historii, bo jesteś teraz w punkcie właśnie, jak powiedziałeś, CTO, ale każdy kiedyś zaczynał od czegoś. Tak. To jak u ciebie wyglądał ten początek z technologią, z komputerami? A od początku tak całkiem? Aha, no pewnie, że tak. A miałeś Commodora, czy... Miałem Commodora. Nie, miałem Atari. O, to czekaj, to teraz czas na wojnę, tak? Tak, tak, tak. To trochę tak wyszło, że moja historia jest dosyć długa, jeżeli chodzi o komputery, jak na nasz kraj. Ja mam trochę ponad 40 lat, a zacząłem, jak miałem 12, tak? I zacząłem kompletnie nie tak jak wszyscy, bo moim pierwszym komputerem, na którym w ogóle zobaczyłem komputer, to był PC, tak? To był PC, który miał 4,7 MHz. I faktycznie było tak, że mój tata był księgowym, jego brat był księgowym i oni spędzali miesiąc nad robieniem różnych rzeczy księgowych, a potem kupili jeden komputer i robili to w jeden dzień, a ponieważ tak naprawdę kupili dwa komputery, to mnie sadzali przy drugim. I tak to się zaczęło. Nie? Grałem w Bushido.
No ale potem to jakoś w miarę mi dobrze szło i rodzice zainwestowali we mnie i to muszę im podziękować. Pierwszy mój komputer kosztował 6 tysięcy coś tam złotych, co było dużą kwotą przed denominacją i nie miałem twardego dysku. Ale jakoś od tego czasu ja po prostu to, co robiłem, to robiłem zawsze już z komputerami. Tak? Czyli edukowałem się, grałem i jakoś nie było to może nawet jakoś bardzo świadome, ale to mi dobrze szło, więc to pociągnąłem, tak? I potem były studia. Ja skończyłem liceum ekonomiczne kompletnie nie z komputerami, ale ten. I potem były studia i tam już to poszło i w stronę edukacji. Co prawda ja skończyłem elektronikę, ale tam kończyłem taki kawałek, który się nazywał zastosowanie inżynierii komputerowej. Nie wiem, ty kończyłeś informatykę? Dobrze, to mój kierunek to był taka informatyka, tylko zaczynała się od trzeciego roku. Nikt nas nie uczył o algorytmach, o wszystkich rzeczach, tylko mówili, róbcie to, bo powinniście już to wiedzieć. Tak? Dość ciężka szkoła. Bo pierwsze lata uczyłem się półprzewodników, składać układy elektroniczne i tak dalej, a potem skręciłem, to teraz na przykład napisz tam, oprogramuj bankomat na jakimś mikroprocesorze. Tak? Ale tam zacząłem się już zajmować też z boku tym, tak? Czyli zacząłem prowadzić jakąś pracownię na FreeBSD, administrowałem tego typu rzeczy, wciągnąłem się w gry online, tak? Pisałem MUDA, jeżeli ktoś pamięta, co to jest, takie gry tekstowe z jednym z kolegów. No i to już się potoczyło i potem już się zaczęła praca i ona już dalej była związana z komputerami cały czas. Z komputerami, a czy to programowanie dalej gdzieś się przewijało, czy bardziej ciągnęło cię właśnie, wiesz, nie siedzenie, dłubanie w kodzie, tylko może inne aspekty? Znaczy, to pierwsza rzecz, ja nie jestem programistą, ale piszę kod. I ja nigdy nie kształciłem się na programistę i nigdy bycie programistą nie było moim głównym zajęciem albo w ogóle moim zajęciem, tak? Czyli najbliżej tego, co ja robiłem jako bycie programistą, to jako konsultant pracowałem przy rzeczach, które wymagały pisania kodu. Tak, i na studiach się nauczyłem pisać kod, nauczyłem się o algorytmach i tak dalej, ale moja praca zawodowa była na początku najłatwiej, czy najlepiej to można nazwać, że byłem administratorem. Tak? I tylko ten kod się gdzieś tam przewijał, więc nigdy nie byłem programistą, ale pisałem kod i dalej piszę czasami. Taka rzecz, która się wyróżniała w tym wszystkim, to było to, że ja nigdy w zasadzie oprócz jakiegoś małego epizodu na początku nie pracowałem u klienta końcowego, tak? Czyli pracowałem w firmach albo miejscach, które świadczyły usługi gdzieś, tak? I na początku to było kompletnie nieświadome, bo po prostu znalazłem pracę, tak? Moja pierwsza praca to była, pisałem HTML, była taka praca, pisanie stron w HTML, tak? De facto firma dalej istnieje we Wrocławiu, pozdrawiam. Dalej tną HTML-a? Nie wiem, ale mają tą samą stronę, którą mieli w 99 roku. Także szacun, respekt chłopakom, tak, idą pod prąd. I myślę, że to na początku było nieświadome, a potem to już było świadome, że ja już wiedziałem, że nie chcę pracować jako utrzymanie przy jednym systemie, projekcie, cokolwiek, tylko chcę robić to od tej strony dostawcy, tak? I to chyba najbardziej ukształtowało w którymś momencie moją drogę, jeżeli chodzi o wybór, tak? A potem były jakieś takie kolejne rzeczy, które powodowały, że skręcałeś w tą albo w tamtą stronę i to przeważnie są małe albo spotkania z kimś, albo przypadkowe, które ktoś na przykład zainwestuje w ciebie, tak jak, no. No tak to jest właśnie. Chciałem pytać, co było tym takim punktem zapalnym, czasem jest to punkt zwrotny, kiedy świadcząc usługi dla kogoś nagle myślisz sobie, hej, przecież to ja mogę teraz na własną rękę świadczyć, przejść po to, na tą drugą stronę, nie? Czyli to na przykład u ciebie wejście do Prediki, tak? Chyba było takim, to był taki właśnie kolejnym jakiś zwrot. Archeologia. Wiesz co, tak i nie. To znaczy u mnie to nie wyglądało tak, że to była chęć tak jakby przejścia na drugą stronę, tak? Bo ja miałem bardzo dobrą karierę. Zawsze, czasami robię prezentację na ten temat i mówię, jak ta kariera poszła, ale ja byłem w dobrym miejscu w życiu, kiedy to robiłem wszystko, tak? Czyli kiedy decydowałem się na przejście na bycie konsultantem. Bo ja wtedy pracowałem w Microsoftie, byłem tam niecałe 5 lat. I to jest
Pytanie, i tam awansowałem dość szybko, chyba nawet tam pierwszy awans to był taki w miarę całkiem szybki, bo mniej niż rok, tak? A to nie jest takie spotykane w korporacji. I to w ogóle była bardzo dobra firma, ja nie musiałem nic robić, tak jakby zmieniać, bo tam było bardzo dobrze i tam były szanse rozwoju, aczkolwiek szanse rozwoju w korporacjach to jest osobny temat, możemy potem podrążyć, tak? Bo tam w którymś momencie trzeba podjąć jakieś decyzje. I to była bardziej... taka myśl, która od dłuższego czasu się tliła, nie, pod tytułem chciałbym zrobić coś dla siebie, tak, albo samodzielnie. I to była całkiem świadoma decyzja pod tytułem, oczywiście miała jakieś tam miejsca, takie influ, które na to wpłynęły, ale to była świadoma decyzja pod tytułem to ja chcę spróbować zrobić coś, tak. Ona była to właśnie w kwestii stresowania się i tak dalej, nie, poprzedzona takimi przemyśleniami pod tytułem co się najgorszego może stać, jak zrobię to coś, tak? Odpowiedź była, znajdę sobie inną pracę, więc dlaczego nie? I przy jakiś punkt taki w miarę przełomowy urodziło mi się dziecko, coś tam i powiedziałem, okej, to jest ten moment. I po prostu odszedłem z firmy. Ja założyłem swoją firmę jednoosobową wcześniej. Teraz, uwaga, uwaga, pozdrawiamy internety. Moim pierwszym pracownikiem był Maciek Anicerowicz. Ja znam tą historię. Znam. Ale czekaj, to jest prawda. To były te czasy SharePointa? Dobrze kojarzę? Nie, czasy SharePointa wydarzyły się po tym, jak ja miałem swoją firmę, zanim dołączyłem do Prediki, nazywa się Connected Dots. Tam zatrudniłem Maćka i razem z Maćkiem dołączyłem do Prediki i potem wydarzył się SharePoint w Predice. Tak. Okej, okay. Dobra. Bo właśnie ten SharePoint to tak jest taki trochę już legendą. On jest tam często wspominany. No, ale cieszę się i ten. Zła strona tego jest taka, że Maciek po prostu jest bardzo dobrym profesjonalistą. Wtedy był kompletnie inną osobą jeszcze, ale gdybyśmy go zatrzymali, to na pewno byłaby ta dobra współpraca. Dalej się szanujemy i spotykamy i tak dalej. Ale że go nie zatrzymaliśmy, to wydarzyła się cała dobra rzecz, która wydaje mi się mu wydarzyła, albo inaczej ją zrobił, tak? Tak. No właśnie, tylko jest, powiem ci, że ja trochę jestem też w takim właśnie punkcie i to Maciek mi dał kilka dni temu też tą radę, co złego może się wydarzyć. Jeśli nie podejmiesz tego ryzyka, to się w ogóle nie dowiesz, czy to pójście na swoje, czy wystartowanie z jakimś SaaS-em, projektem, czymkolwiek, no jeśli nie wykonasz tego kroku, to się nic nie dowiesz, a na etat możesz zawsze wrócić. No, to nie jest droga zamknięta. To nie chodzi o etat nawet, tak? Czy cokolwiek, nie? I innego. Tak, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie. Jaki może być najgorszy wynik decyzji, którą chcemy podjąć, tak? I ten wynik jest przeważnie o wiele mniej przerażający, niż nam się wydawało. I uświadomienie sobie tego to ułatwia tak jakby podjęcie dalszych kroków, tak? Plus rozważenie, a co jeśli wypali? Tego też czasem nie bierzemy pod uwagę, tak, że... ja nie brałem bardzo pod uwagę tego. Że, ej, ale przecież jak zadziała, to ile kolejnych rzeczy właśnie się otworzy, co się może zadziać. Z reguły myślimy o tych właśnie rzeczach, które się mogą nie powieść, wyolbrzymiając pewnie się. No, ale... Znaczy tak, to będzie taki krótki jeszcze raz historia, ale faktycznie ja... padłem ofiarą własnego sukcesu wtedy, tak, bo się okazało, że mogę zrobić o wiele więcej niż myślałem, tak? Tak jakby jeżeli chodzi o biznes, robienie projektów i tak dalej. I po roku miałem już tego tyle na głowie, że nie wiedziałem, gdzie jestem. Nie? Więc taka rada dla wszystkich idących na swoje konsultantów i tak dalej, mierz siły na zamiary, obserwuj, co robisz. Jak zaczynasz nagle robić po 16 godzin dziennie, to znaczy, że coś robisz źle i trzeba powiedzieć nie. Tak? To jest takie, nauczyłem się mówić nie potencjalnym projektom, opportunity z możliwością. Tak? Plus to też często, ostatnio ktoś mi takie doświadczenie mówi, że czasem warto właśnie powiedzieć to nie, o czym tu mówiłeś, bo to pozwoli ci nie dość, że skupić się na czymś może bardziej wartościowym, nie łapać po prostu tak wszystkiego, żeby te 16 godzin sobie wypełnić, bo to wcale nie jest miarą produktywności, nie? Godzin. Ja teraz tak mówię, 11 lat temu było inaczej, ale to też wyczytane w jednej książce, bardzo proste zdanie, tak, że powiedzenie tak jest powiedzeniem nie wielu innym rzeczom, więc jeżeli to nie jest hell yeah, to znaczy, że to jest nie. Tak?
Po prostu jak teraz coś wybierasz, to jeżeli to nie jest coś, co byś po prostu chciał robić przez następne pół roku, rok, to po prostu nie rób tego. Mm-hmm. Nie, i nie drążyć. Nie drążyć. To nie jest złe, że mówisz nie, że czegoś nie zrobisz, tak? Bo można, ważniejsze jest, żebyś robił to, co chcesz, nie? To, co ci... Po prostu, że to jest ta rzecz, tak? Mm-hmm. Bo jak tylko zaczniesz mówić tak, to świat jest bardzo dobry w zajmowaniu twojego kalendarza. O tak. Tak. No plus też przytoczę mój przykład, z czym ja się mierzę jako taki, powiedzmy, początkująca osoba, która gdzieś swoje rzeczy robi. Wszystkie te takie maile, propozycje, które na początku przychodzą, to jest takie, to są takie fajne marzenia, którymi żyjesz. No nie wiem, marzenia może zbyt dużo powiedziane, ale wiesz, to zwykły mail, który jeszcze nic nie oznacza, a ja po prostu już roztaczam wizję, tak, jak może się współpraca potoczyć, a to jest dopiero pierwsze jakiś taki, wiesz, kontakt, który w ogóle nic nie oznacza i na tym etapie często jest tak, że to jest taka sinusoida emocji, odpiszę i w sumie już nie ma na to wpływu, bo odpisałem z jakąś, powiedzmy, ofertą czy z czymkolwiek i męczy mnie to 2-3 dni czekając na odpowiedź, a ja nie mam już na to wpływu, bo wiesz, piłka jest po drugiej stronie, ja czekam na odpowiedź, no już nie mam, nie mogę nic z tym zrobić, nie? Użyłeś to... magicznego słowa wpływ, nie? Bo jak wcześniej zaczynaliśmy od stresu, tak? To bardzo pomaga w odstresowaniu się, podzielenie rzeczy na dwie kubki, tak? Rzeczy, na które masz wpływ i rzeczy, na które nie masz wpływu. I na te, na które nie masz wpływu, to się nimi nie zajmuj. To strasznie pomaga. Mm-hmm. Tak tylko powiem. Nawet jako CTO. Tak, jako CTO, jako człowiek, jako we wszystkich wymiarach. Tak? Po prostu w tej chwili dużo ludzi zamartwia się rzeczami, na które nie ma wpływu. Zamiast poczekać do momentu, w którym ma wpływ, albo jeżeli uważasz, że to jest coś, co jest dla ciebie ważne, to coś z tym zrób. Tak? I miej ten wpływ, bo jeżeli nie masz na to wpływu i tylko się tym martwisz, to jest kompletnie bezproduktywne. Mm-hmm. Nie? To tak. Przez 13 lat nabrałeś na pewno wiele doświadczenia i też masę wiedzy. Jaka jest różnica między wiedzą a doświadczeniem? Podeślę ci potem link do podcastu mojego partnera i prezesa firmy, tak? Krzyśka Chuchry, który 2 tygodnie temu chyba dokładnie o tym mówił. Tak? Ja bym rozgraniczył wiedzę i doświadczenie jeszcze, bo to są dwie różne rzeczy. Tak? Bo jeżeli chodzi o doświadczenie, to wygląda tak. Zresztą nawet wczoraj o tym czytałem, że jest taki moment w twoim życiu, tak, te 20 kilka lat, 30, gdzie po prostu pędzisz, uczysz się, chcesz wiedzieć coraz więcej i faktycznie uczysz się, tak? I ten. Tylko potem twoje priorytety się zmieniają i zmienia się waga rzeczy, którymi się zajmujesz. Nie? Czyli okej, możesz całe życie pisać kod, ale pewnie w którymś momencie pojawi się taka możliwość zrobienia czegoś innego. Tak? I pewnie niektórzy ją wezmą, niektórzy nie. Tak? Co oznacza, że masz mniej czasu na zgłębianie tych wszystkich szczegółów, bitów, bajtów i tak dalej. Nie? Potem się okazuje, że twoje odpowiedzialności zmieniają kierunek, i może już nie masz czasu być najlepszy w tych bitach i bajtach, nie? I tutaj jest taka jedna pułapka, tak? Wiele osób ma z tym problem i ja miałem z tym problem, i to jeszcze całkiem niedawno, odpuszczenia tego, że wiesz o wszystkich bitach i bajtach. To dla ludzi technicznych, w szczególności, którzy wyrośli, ja zbudowałem swoją karierę na technologii, tak? To jest taki moment naprawdę, w którymś będzie trzeba odpuścić, że ja już nie będę wiedział wszystkiego o tych bitach i bajtach, ale tu wchodzi ta część doświadczenia, tak? Bo o ile młodsi ludzie są w stanie wiedzieć wszystko o bitach, bajtach, szybciej się uczyć, zdobywać wiadomości i tak dalej, to u ciebie zaczyna grać już doświadczenie, że ty wiesz, że niektóre rzeczy się wydarzą, albo aplikujesz starą wiedzę do nowej rzeczywistości, bo się okazuje, że to wcale nie jest tak, że wszystko, co było, co jest nowe, to jest nowe, a stare się nie liczy, tylko te wszystkie stare, czy wcześniejsze wzorce i tak dalej, one dalej działają, tak? I potem faktycznie zaczynasz tak jakby konkurować doświadczeniem, a nie wiedzą czystą. I to jest kwestia doświadczenia, tak? Teraz druga część twojego pytania. Użyłeś słowa wiedza, a tutaj się odwołam znowu do tego podcastu Grześka i on tam rozróżnił między wiedzą a mądrością.
z angielska jest wisdom, mm-hmm. polski język ten, bo wiedza to są fakty, tak? I teraz wiedza to jest gromadzenie faktów, a mądrość to jest potrafienie zebrania tych faktów z różnych miejsc i przetworzenie ich i wypracowanie swojego punktu widzenia na to, tak? Albo wiadomości, bo fakty to są fakty. Możesz sobie zapchać całą głowę faktami i ja na przykład, mój mózg działa w taki sposób, już to odkryłem, że ja zapamiętuję strasznie dużo rzeczy, które czasami są kompletnie nieistotne, tak? Jak cytaty z filmów, po prostu je pamiętam, nie? Albo jakieś fakty i tak dalej. Ja je po prostu pamiętam, ja nie wkładam w to wysiłku, tak? To, co ty powiedziałeś, wiedza, a właśnie mądrość jest chyba lepszym, tylko mądrość w naszym języku ma inne znaczenie trochę też, tak? A wisdom po angielsku jest taka po prostu wiedza zebrana, tak? To jest to, nie? Że to już nie polega na gromadzeniu faktów, tylko na umiejętności wyciągnięcia oceny sytuacji, analizy i tak dalej na podstawie informacji, którą masz, na podstawie swojego doświadczenia, tak? I to jest wiedza. Więc tak... Okej. Okay. Próbuję to sobie przetworzyć. Oczywiście przekładam to na technologię, no bo jak, żeby inaczej? Po prostu przyswojemy to, że tak jak mówiłeś, wiedza, przyswajanie danych, suchych tak. faktów, potem ten knowledge, czyli wyciąganie na podstawie tych danych jakiejś, no właśnie nie możemy tego na polski tak, ale mądrości, czegoś takiego, co bardziej, tak? Jakby jest... Wiesz co, to bardzo praktycznie to wygląda tak, że masz człowieka na jakimś rozwoju kariery, tak? No ustalmy, ludzie, którzy są w technologii, przeważnie na początku mają też taką skłonność, że muszę wiedzieć więcej, 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 bo to wciąga, nie? Ja też wiedziałem dużo rzeczy. Tylko potem się okazuje, że po pierwsze ta wiedza nie zmienia się tak szybko, jak nam się wydaje, tak? Po drugie, ona jest faktycznie powtarzalna, to znaczy jak nauczyłem się czegoś gdzieś 10-15 lat temu, to de facto ja mogę tamtą wiedzę przełożyć na obecne realia, tylko niektóre komponenty się zmieniły, tak? Ale analogie dalej pozostają. I to, co określamy wiedzą czy mądrością akurat w kontekście technologicznym, to jest to, że jesteś programistą, piszesz kod. Ja nie jestem w stanie napisać takiego kodu jak ty, tak? Ja nie jestem w stanie pisać go tak sprawnie i stosować najnowszy wzorzec architektoniczny i tak dalej, ale jak zaczniemy rozmowę na temat monolit versus mikroserwisy, tak, to ja jestem w stanie pomyśleć, to jakie jest zastosowanie, jaki jest benefit na przykład tego, tak, w którym miejscu to ma zastosowanie, będzie miało wpływ na proces w biznesie, albo na wynik końcowy, albo na łatwość wdrażania tego, cokolwiek. Mm-hmm. Plus jak pojawiają się problemy, tak, to często te problemy da się rozwiązać nie wiedząc, co jest tam, tak, tylko wiedząc, że takie problemy wynikają z takich zachowań, albo z takiego architektury, albo z takiej zapomnianej rzeczy jak sieć. Tak? Mm-hmm. Wielu ludzi już nie myśli, że jest sieć. Tak? Ja też już teraz nie siedzę codziennie, nie analizuję pakietów, tak, ale kiedyś to robiłem, potrafiłem konfigurować routery i inne rzeczy. Ale ponieważ wiem o tym, wiem jak to działa, to jestem w stanie zrobić ten krok, żeby przeskoczyć, powiedzieć, słuchajcie, to może być problem. Tak? I to tak jakby jest praktyczne zastosowanie tego. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tej roli CTO, zanim przejdziemy do dalszych tematów, bo tutaj jeszcze będziemy dzisiaj mówić o chmurze, która jest takim no, nieodłącznym tematem. Jak ktoś powie Tomasz Onyszko, to od razu wie, że to jest chmura, nie? I ja tak inni myślę. Ludzie powiedzą, że bezpieczeństwo, ale to tam... Też. I jeszcze kilka innych rzeczy. Czyli Facebook, gromadzenie danych i ochrona, prywatność w sieci. Tak. Ale dobra, skupmy się na CTO, bo to jest fajny, ciekawy temat. Czym na co dzień zajmuje się CTO? Jakbyś tak mógł powiedzieć na przykład taki kawałek twojego dnia. Co się wydarzyło na przykład dzisiaj, wczoraj? Do czego mógłbyś to sprowadzić? Tak jak mówiłem już wcześniej, to by nie zależało od firmy, bo gdybym był CTO w startupie albo na przykład też znany skądinąd może słuchaczom Łukasz Dziekan w FinAI-u, tak, poprzednio teraz w Allegro, on jest CTO, który tworzy produkt, więc on się zajmuje strategią tego produktu prawdopodobnie, bo
z Łukaszem rozmawiamy, ale nie pytałem się go o to. Najlepszymi wyborami technologicznymi i ich zastosowaniem do tego produktu, do konkretnego rozwiązania i tak dalej, tak? Ja jestem CTO w firmie technologii serwisowej, więc my świadczymy, my robimy projekty, tak? Robimy powtarzalne projekty, powtarzalne w sposobie tak jakby pewności ich dostarczenia dla klientów enterprise. To jest też takie akurat w naszej konkretnej działalności, ponieważ to jest konkretny klient, to nie są najbardziej innowacyjne firmy na świecie, tak? Aczkolwiek wiele z nich właśnie w tej chwili musi to zmienić. I o tym będę mówił jutro. Więc moja rola polega na tym, żebym był w stanie odpowiedzieć, jak mamy to zrobić. Na przykład w którym kierunku pójść, tak? Albo jak mamy, bo moja rola na przykład od tej strony biznesowej zaczyna się od pytania, od problemu, tak? Moja rola jest na tym, żebym, nawet jak nie jestem specjalistą w każdej z tych dziedzin, to umiał złożyć część chmury, część data, część bezpieczeństwa, infrastruktury w rozwiązanie problemu dla klienta. I potem wziął jeszcze konkretnych ludzi, którzy potrafią to na pewno zrobić. Nie? Więc to jest na przykład taka jedna część. Ja wymyślam rozwiązania problemów. My mamy oczywiście rzeczy, dla których rozwiązania są już znane, bo to jest tak, że po jakimś czasie rozwiązania są znane, ale jak przychodzi klient i na przykład mówi, chciałbym wiedzieć, jak długo sprzątaczka na piętrze spędza nad sprzątnięciem danej przestrzeni biurowej, tak? To jest konkretny przykład, mieliśmy takie pytanie. To ja wymyślam, jak to zrobić i potem z takim małym zespołem ludzi często to prototypujemy. I to jest jedna część mojej działalności, tak? Więc ja biorę udział w tworzeniu potencjalnych rozwiązań dla klienta. Druga część to staram się, czy standaryzujemy rozwiązania, tak? Wiemy, że dana grupa klientów będzie potrzebowała takiej usługi, tak? I teraz tą usługę chcemy dostarczyć w sposób jak najbardziej określony i żebyśmy uczyli się na własnych błędach i na własnych sukcesach, tak? Więc na przykład dzisiaj bezpośrednio przed spotkaniem z tobą mieliśmy warsztat, na którym wyciągaliśmy wnioski z dostarczenia iluś takich usług governance Azure, czyli tworzenie takiego środowiska Enterprise Azure i jak możemy, jakie elementy na przykład musimy tam wdrożyć jeszcze albo co usprawnić. I moja rola jest na tym, żeby teraz wytworzyć tą kolejną iterację produktu, co nie oznacza, że wszystko robię sam. To skoordynowanie tego między innymi, tak? A trzecia część to jest ta najbardziej widoczna, nie? Czyli na przykład to jest pokazywanie się na zewnątrz, pokazywanie tego, co robimy, i też robienie tego z innymi ludźmi. Ja jestem zaangażowany w naszą sprzedaż, w nasz marketing i w naszą część technologiczną. Więc na przykład mój dzień dzisiejszy składał się od... Rano miałem mieć spotkanie biznesowe z dużą firmą konsultingową, musiałem je odwołać ze względu na chorobę dzieci. Potem przygotowałem prezentację na jutrzejszą konferencję Azure Day. Potem miałem spotkanie managementowe dotyczące rozwoju jednego z ludzi w zespole, gdzie doradzam mu po prostu, co ma robić dalej, gdzie będzie szedł. Potem miałem spotkanie dotyczące produktu. Rozmawialiśmy o tym, jak rozwinąć daną usługę, jakie elementy dołożyć, jakie są wymagania klientów. Potem przez chwilę jeszcze robiłem prezentację. Teraz mam nagranie z tobą. Okay. To jest taki dzień... typowy dzień. Tak, tak, tak. To oczywiście nie jest, twój. Tak, to nie jest, to są często różne aktywności. Tak? Ale w tych trzech obszarach. W tym wszystkim chciałbym cię zapytać, czy... przy podejmowaniu decyzji pojawia się pewnie taki aspekt jak analiza ryzyka. Właśnie, czy to do wyboru technologii, czy, no nie wiem, nawet miałeś to spotkanie tak z kimś dotyczące jego przyszłości, jego rozwoju kariery. Tam no, pewnie na każdym z tych etapów musisz pewnie troszkę przeanalizować różne aspekty i pojawia się ten czynnik też jakiegoś ryzyka. Jak podchodzisz do takich spraw? To jest bardzo szeroki temat. Ja przez długi czas życia byłem konsultantem. Wiesz, jaka jest ulubiona odpowiedź konsultanta? To zależy. Nie, w ostatnim ale czasie powiem... to stwierdzenie za często, zbyt często pada i to tak, z różnych tak, Wiesz co, to jest związane już też z kwestią mojego rozwoju jako osoby i tak jakby dochodzenia do świadomości samego siebie, tak? Bo ja już teraz wiem też, że podejmowanie decyzji to jest w ogóle dość złożony proces i różni ludzie różnie go robią, tak? Więc jak zapytasz się o to, jak podejmuję decyzję jednego z dwóch moich wspólników, to oni ci odpowiedzą szybko, tu i teraz, tak? Ale na podstawie danych
ja jestem osobą, która potrzebuje właśnie to, co powiedziałeś, przeanalizować, tak? Czyli dopóki nie byłem też tego świadom, to taki jeden z problemów, który miałem, był taki, że te decyzje potrafiłem odwlekać w czasie, tak? Ja nie do końca nawet wiedziałem, z czego to wynika, a teraz już wiem, tak? Bo akurat ja tak działam, że ja faktycznie muszę przeanalizować, nie? Czyli na przykład na spotkaniach takich, na których trzeba podjąć decyzję, albo jakbyśmy byli na spotkaniu biznesowym, to często byś zaobserwował, że ja przez jakiś czas nic nie mówię, tak? Dlatego, że ja najpierw muszę wciągnąć, przemyśleć i dopiero wtedy mogę powiedzieć, tak? Więc u mnie to wygląda w tej chwili tak, że ja faktycznie muszę zebrać dane, przemyśleć to sobie i ten proces u mnie jest trochę dłuższy i potem wyciągnąć z tego jakiś wniosek i powiedzieć, okej, to robimy to tak. Więc u mnie to wymaga przemyślenia, ale to jest moja osobowość, tak? Mhm. Inne osobowości mają tak, że po prostu słyszą coś i mogą podjąć tą decyzję od ręki. I tutaj jest jeszcze kwestia dogadania się i wyważenia w dwie strony, tak? Kwestia ryzyka to jest bardzo proste w tej chwili już dla mnie, bo to się sprowadza trochę do tego pytania, co się najgorszego może stać. Andrzej, drugi z moich wspólników, Andrzej Lipka, polecam, mało go widać, ale bardzo rozsądny człowiek, wspina się, tak? I on mówi, wszystkie decyzje, które tu podejmujemy versus ja na ściance, to jest nic, dlatego że tutaj żadna decyzja nie jest fatalna. Tam jak odpadnie bez zabezpieczenia, to jest fatalna decyzja, tak? Więc po pierwsze, co się może stać najgorszego, co robimy, a drugie to jest, kiedyś też miałem takie podejście, że próbowałem robić duże rzeczy, tak? A teraz też w firmie też tak i tego się nauczyłem od moich wspólników i ludzi w firmie, że należy w zasadzie zrobić pierwszą, najmniejszą rzecz, tak? Która pokaże, czy to jest dobry kierunek, czy nie. No bo dopóki tego nie zrobimy, to jest to, co mówiliśmy na początku, nie masz żadnych danych, tak? I możesz podejmować decyzję na dwa sposoby, albo gut feeling, czyli wydaje mi się, że, albo na podstawie jakichś danych. I jak nie masz danych, albo nie robiłeś tego w przeszłości, to nie masz żadnych danych, tak? To jest w ogóle takie odnośnie planowania, przewidywania, ile czasu zajmie coś i tak dalej, nie? No to dopóki nie robiłeś tego w przeszłości, to nie masz żadnych danych, to jest gut feeling, tak? Więc zebrać dane, wyznaczyć sobie jakiś najmniejszy tam inkrement i do niego dojść, nie? To jest taki wynik mojej ewolucji. I to minimalizuje dużo ryzyko. Jest mało takich decyzji bardzo ryzykownych, nie? No i wtedy konsultujemy się, to znaczy nie podejmujemy takich decyzji samodzielnie, nawet jeżeli to jest moja decyzja, to jest... Wtedy mam sparring partnera, mogę się skonsultować, tak? I to jest to ograniczenie ryzyka. Mhm. Od czasu do czasu pewnie w tym całym procesie decyzyjnym trzeba podjąć również trudne decyzje. Tak. Jakie to są trudne decyzje i czy ten proces wygląda w ich przypadku trochę inaczej? Wiesz co, w kategorii firmy to takich trudnych decyzji to są takie decyzje pod tytułem na przykład personalne, tak? Musimy kogoś zwolnić, tak? Rozstać się z jakiegoś powodu. To się rzadko zdarza akurat w firmie, ale się zdarza. Albo na przykład to są takie decyzje projektowe, typu trzeba pójść powiedzieć komuś coś, zakomunikować, że coś nie zrobimy, albo zrobimy to inaczej, przeważnie to nawet akurat to nie jest trudna decyzja, tylko to jest bardziej kwestia trudności i zakomunikowania. Niekomfortowa, tak? Przekazie. Tak. Więc tutaj to jest zawsze dobrze je podejmować w oparciu o jakieś dane, tak? I te dane to może być to, że po prostu usiądziesz i sobie wypiszesz, co wiesz na ten temat, tak? Ja często siadam po prostu i zapisuję kartki, wypisując dane, które mam w głowie, tak? Że sobie robię punkty i potem nawet je kreślę. Ale to tak zrzuca i to też de facto pomaga, bo dodaje ci czas, nie? Dodaje ci taki czas na ochłonięcie, wyrzucenie emocji, bo na przykład w przypadku takich różnych decyzji często trzeba najpierw zejść z emocji, nie? Więc to na przykład dobrze jest sobie dać dokładnie taki czas na wypisanie czegoś, bo to ci daje 20 minut na zrzucenie tych emocji, nie? Czy też to jest. Jest taka książka, ona chyba się po polsku nazywa Umysł szympansa, czy coś takiego. I tam jest właśnie szympans, tak? To jest bardzo prosto opisane działanie mózgu i tam jest szympans, który zawsze reaguje strachem. Trzeba mu dać czas się uspokoić, żeby człowiek mógł zacząć myśleć, tak? To jest to.
Ale tak, to jest, jeżeli to są trudne decyzje, na przykład takie personalne albo jakieś związane z projektami, to po pierwsze przemyślenie, jaki jest najgorszy przypadek, co się może stać, jakie są konsekwencje tego, idące też trochę dalej, co wiemy, czego nie wiemy i skonsultowanie tego z kimś. Mhm. Tak. A czy podejmujesz czasem takie decyzje, wiesz, życie na krawędzi, ryzykowne, po prostu taki bet, zakład po prostu. To nie mój typ. Ale to jest kwestia osobowości. Ja nie jestem najbardziej osobą unikającą ryzyka, tak, ale też nie jestem najbardziej ryzykującą osobą na świecie. I to jest kwestia trochę osobowości. To da się zmienić też, tak? Ale nie odczuwam potrzeby zmiany tego. Więc nie mam często takich momentów, w których, wiesz, muszę... To były takie decyzje właśnie typu rzucam firmę, w której pracowałem, zakładam swoją, tak? Albo nie wiem jakie. Nie było dużo decyzji, w których bym się... Amazon? AWS. Nie, to jest technologia, to jest tylko wybór wtórny. Mhm. Zaraz będziemy o tym mówić, będziemy w chmurę. Nie było dużo takich chyba, też dlatego, że żadna z nich właśnie nie była taka life-threatening, nie? Typu to nigdy nie było nic fatalnego i tak dalej. Ja mam rodzinę też, nie? Więc na przykład niektóre decyzje są bardziej takie, okej, okay, taki to będzie miało wpływ na rodzinę, nie? Ale teraz to już są bardziej kwestia, jak się do tego przygotować. Mhm. W kontekście roli CTO wspomniałeś o wykorzystaniu swoich silnych stron versus granie na słabe. Czy mógłbyś to rozwinąć? Tak. O, to bardzo mocno odrobiona lekcja niedawno, w której się trzeba nauczyć, że są rzeczy, które może chciałbyś robić, ale nie jesteś w nich dobry, a są rzeczy, w których jesteś dobry i faktycznie trzeba zacząć grać na swoje mocne strony. Tak? Ja miałem jakiś okres w życiu, w którym próbowałem robić rzeczy, w których nie byłem dobry i one się jeszcze to mnie nie bawiło, ale uważałem, że nie wiem, są ode mnie wymagane, albo chciałbym je robić, albo coś, tak? I tutaj nie powiedziałem sobie nie, to co mówiliśmy wcześniej, tak? I to się źle zrobiło, bo ja się źle czułem, ta praca nie miała wyniku, tak? Efekt jest tego taki, że trzeba wiedzieć, w czym jesteś dobry. Jeżeli chcesz robić coś spoza tego, to spróbuj tego, oczywiście, tak? To nie jest tak, że to są rzeczy, ja nie będę tego robił, nie? Ale jak spróbowałeś i nie jesteś w tym dobry, to znajdź kogoś, kto cię komplementuje, tak? Ktoś, kto robi to lepiej. Na przykład mój obecny zespół mały, ale ja na przykład bardzo dobrze mi wychodzi wymyślenie jakiejś strategii produktu, rozłożenie go i tak dalej. Trochę gorzej mi idzie takie bardzo mocne popychanie rzeczy, tak? Więc ja, żeby skomplementować siebie, potrzebuję takiego doera, tak? Który po prostu powiem mu, co mam zrobić i on będzie to robił i będziemy sobie robić feedback loop taki, gdzie idziemy i to będzie szło. I to jest bardzo dobry efekt, tak? Ale jak ja bym próbował sam zrobić wszystko i tak dalej, to wiem, że to się w którymś momencie rozjedzie. Mhm. Jeszcze chciałbym zapytać, jeśli coś wykonujemy, to skąd wziąć tą wiedzę, czy ja jestem w tym dobry, czy nie? Skąd na przykład, no bo można, nie wiem, po wynikach, czy zebrać feedback od zespołu, czy ktoś przyszedł, poklepał, Tomek, daj sobie spokój już z tym, już. Wszystko po trochu. Trudno jest spojrzeć na samego siebie z boku, tak? Ale taki jeden, myślę, że taki warning dla każdego, czy taki punkt ostrzegawczy to jest, jak się źle czujesz z tym, co robisz, tak? To zadaj sobie pytanie, czy chcesz to robić. Tak jak to, wiesz, jak to nie jest takie, że ci idzie, tylko musisz popychać, to zobacz, czy to jest to, nie? Skąd się dowiedzieć, w czym jesteś dobry? Feedback z zewnątrz. Tylko do tego trzeba też dorosnąć, tak jakby, albo sobie zdać sprawę, że po prostu, to w szczególności w Polsce, my mamy takie spotkania w firmie, ja zawsze tam powtarzam, jeżeli chodzi o feedback, wszyscy jesteśmy Polakami, trudno jest nam powiedzieć coś złego, a jeszcze gorzej jest nam powiedzieć coś dobrego wprost o sobie, tak? Więc to na przykład w firmie mamy ankietę, tego typu rzeczy, tak? I zebranie takich informacji, popatrzenie, co się powtarza, tak? Ja na przykład miałem taki robiłem taką ankietę na koniec kwartału i nie pamiętam, tam kilkanaście osób zapytałem, dostałem odpowiedzi i zobaczyłem, że powtarza się jedna rzecz, że na przykład nawet jeżeli uważasz, że nie ma to sensu, tak, to przynajmniej wysłuchaj do końca propozycji. Nie? I to jest coś, czego ja sam nie zauważyłem, ale jak powtarzyło mi się to u czterech osób, no to chyba tak robię. Nie? I wtedy
chęć poprawienia tego. To jest jedna rzecz, feedback z zewnątrz. Druga rzecz to jest faktycznie to, co mówiłem wcześniej, to już, że jaki jest twój feeling do tego, jak chcesz to robić, nie chcesz to robić, co cię bawi i tak dalej. Można się posiłkować testami, tak? My trochę eksperymentujemy, dużo eksperymentujemy w firmie i w którymś momencie zrobiliśmy coś takiego, to jest Gallup Strength Finder. Mhm. I zrobiliśmy to trochę jako próbę, a ponieważ prowadzimy firmę 10 lat w 4, to się mocno znamy, i się okazało, że to w punkt trafia, tak? Czyli przynajmniej w naszym wypadku to w punkt trafiło w te miejsca, w których każdy, inni mogą powiedzieć, że on to robi, tak? Więc ja też po prostu był taki moment realizacji. Faktycznie to są te rzeczy, które ja widzę, że mnie bawią też, nie? Te, które tam były powiedziane jako moje siły. I wtedy zbudować sobie takie środowisko, w którym ktoś ci też powie, Tomek, odpuść, nie umiesz tego robić, albo nie bawi cię to, zajmij się tą rzeczą, bo ja tego nie umiem. Nie? I to jest idealne środowisko wtedy. Super. Słuchaj, myślę, że czas na chmurę. Co ty na to? A przed chmurą przejdźmy jeszcze do tego. Łyczek wody, dobra? Okay. Jutro wielki dzień dla ciebie. No, dla wielu osób, ale tak, jutro będę miał przyjemność rano poopowiadania czegoś. Okej. Okay. Czegoś fajnego? Będzie tak, że ktoś wyjdzie z sali i w ogóle, wiesz, przestawisz mu klepki? Ja usłyszałem taką opinię po jakiejś konferencji, którą chyba robiliśmy 2 lata temu, całkiem niedawno ją usłyszałem, że po mojej sesji i po sesji Mariusza Kędziory, tak? W zasadzie może trzeba było wszystko rzucić i wyjść i rzucić to IT i otworzyć warzywniak, tak? To był całkiem niezamierzony efekt. Side effect. Nie, myślę, że nie. Jutro jest Azure Day, to dla kontekstu wszystkich, którzy nas słuchają później. To jest 2 marca, godzina popołudniowa. Jutro jest 3 marca i w godzinach porannych będę miał przyjemność, chłopaki mnie zaprosili, wygłosić tak zwany keynote, tak? Ostatnio widziałem też taką opinię na sieci, że wszyscy są teraz keynote speaker, to dlatego, że już nie potrafią mówić o innych rzeczach. Ale myślę, że tak nie jest i będę miał przyjemność otworzyć tę konferencję. Tak, będę mówił o chmurze, a raczej o tym, co myślę, co się stanie po chmurze. O, czyli postchmurowy taki, można powiedzieć. Widziałeś mój tag? Tak? Słucham? Widziałeś mój tag? Nie. Widziałem ten tok, który dawałeś ostatnio. Tak. Nie, z mapami i tak dalej. To pytam się dlatego, że dokładnie użyłem postchmura. A nie, tak. Bo mi się z postapokalipsą skojarzyło, tak. Tylko zmieniłem to na chmurę. Ale będziecie to słuchać już po, więc będę mówił o tym, co według mnie się wydarzy po chmurze albo co w ogóle już się dzieje, tak? Bo to jest dość ciekawe, że wiesz, jak popatrzymy na nasze środowisko IT i to, co się dzieje, to wszyscy chmura. Ale są już ludzie, którzy mówią, nie, chmura już się skończyła, ja już jestem głową daleko, gdzieś dalej i chmura to jest to, co zajmuje tych ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje dalej. O, ale żeś mnie teraz tutaj zaszył. Jestem w stanie wskazać kilka osób w sieci, które akurat ja śledzę, które mówią, nie, chmura to jest coś kompletnie, co już mnie interesuje, bo to już jest znane, tak? To jest coś, co już jest i to będzie jedna z też z rzeczy, o których będę mówił, to jest tak zwane commodity. To jest coś, co już istnieje, jest dostępne, każdy może z tego skorzystać, jest mało znaczącym komponentem większej całości, tak? Okej, okay. Dobra, ale chmura to jest coś, co jest takim naturalnym następstwem ewolucji technologii? Chmura jest następstwem ewolucji, tak. Mhm. I tutaj od razu powiem, ja jakiś czas temu wpadłem jak śliwka w kompot, co jest związane z moim sposobem myślenia, w coś takiego, co się nazywa worldly mapping, czyli mapy worldlaya, a bardziej w to, co się z tym wiąże. Tak? I to jest, ja bardzo lubię myśleć o jakichś takich rzeczach strategicznych szerzej, dalej, tak? Właśnie też partnerzy mojej firmy mówią, Tomek, wymyśl, ale tak, żeby to było rabialne, nie za rok. Bo to jest tak, gdzie łatwo uciec. Ale faktycznie trafiłem na taki koncept, o którym właśnie mówiłem na Klaudynie też i to pewnie widziałeś, jak wspomniałeś o tym, gdzie pierwsza rzecz jest taka, wszystko ewoluuje.
tak? I ten koncept ewolucji od rzeczy bardzo skomplikowanej, czyli od miejsca, w którym ktoś ma pomysł, że coś może istnieć. I jeszcze nie, nawet nie wie, czy to może zaistnieć, ale ma pomysł, że to mogłoby istnieć, do miejsca, w którym to jest coś, o czym już nie myślimy. Tak? Taki, zawsze używam tego przykładu, to jest elektryczność. Tak? To jest od pomysłu, to może istnieć przez wymyślenie pierwszego sposobu na produkcję tej elektryczności, gdzie to było bardzo custom. Nie wiem, czy słuchacze znają, a jeżeli nie, to zachęcam bardzo do poznania historii Edisona i Tesli, tak? Gdzie oni przeszli z tego, że elektryczność może istnieć, że można ją produkować, do pomysłu na produkcję, na jej w ogóle produkcję, a potem na dwa różne systemy produkcji, do momentu, kiedy dostał się produkt, który jest dostępny w taki sposób, że jak teraz się dziwimy, że tego nie ma, tak? Już nie myślimy, skąd ona się wzięła. Mhm. I taka realizacja, że faktycznie wszystko, nie tylko w technologii, podlega takiemu cyklowi. A na końcu tego cyklu ewolucji jest to, że na tych rzeczach, które stają się proste, powszechne, ktoś buduje następną nową rzecz, następną wartość. Tak? Jakbyśmy nie mieli elektryczności, to nie mielibyśmy tego, co nagrywa teraz nas, jak rozmawiamy. I ten cykl ewolucji daje dużo takich elementów właśnie myślenia, co będzie następne. Tak? Mhm. Czy to jest jedna właśnie jakby z konsekwencji, to czy też niesie jakieś inne konsekwencje, nie wiem, biznesowe, finansowe? Ewolucja ta technologii chociażby, to niesie, to jest straszne, jak, znaczy, jest wręcz przerażające, jak wiele rzeczy możesz wyciągnąć z takiego prostego konceptu i jak wiele rzeczy ludzie wyciągają. Mogę ci potem podesłać, to zamieścisz w notkach, na przykład artykuł właśnie Simona Wardleya, który opisał, co się stanie z Bitcoinem, tylko 5 lat przed tym, zanim to się wszystko stało z Bitcoinem, tak? Albo na przykład właśnie, co się stanie z computing, z cloud. Ludzie to opisali dużo wcześniej, właśnie wychodząc od konceptu ewolucji, od takiego konceptu pod tytułem na górze jest użytkownik, tak? Jest ktoś, kto ma jakąś potrzebę i wszystko, wszystko, co robimy, jest związane z zaspokojeniem jakiejś potrzeby. I teraz, co się składa na tą potrzebę, jaki jest cykl ewolucji tych rzeczy, jak one wpływają na to, tak? I od takiej prostej rzeczy po prostu można wyciągnąć strasznie daleko idące konsekwencje, wnioski, które potem trzeba ewaluować, ale to są naprawdę... Mieliśmy w zeszłym tygodniu w piątek, to też część mojej pracy jako CTO, zorganizowane spotkanie z gościem z zewnątrz, gdzie mieliśmy taką mapę umiejętności na rynku w tej chwili, tak? I to jest, wychodzimy od umiejętności, które my wszyscy uważamy, że w tej chwili są potrzebne, tak? I gonimy za nimi. Ale są już też umiejętności, które jeszcze nie, nikt nie wie, że są potrzebne i w tej chwili za nie nikt ci dużo nie zapłaci, tak? Ale jak popatrzysz na tym w tej skali ewolucji, to za rok prawdopodobnie one będą dostępne na rynku, potrzebne, tak? I my jako IT w większości uczymy się rzeczy, które już wchodzą w fazę produktu albo commodity, gdzie najbardziej płatne i najbardziej pożądane w danym momencie są rzeczy, które są w fazę wcześniej. Tylko nie myślimy do przodu, tak? Łapiemy się na hype train, na to, co jest ten i jedziemy tym, tak? Mm-hmm. My tu powoli wybiegamy za okres już, że chmura to już jest passé i tak dalej. Ale, jednak wiele firm jeszcze nie miało możliwości skorzystać z chmury z różnych względów, o których pewnie można by godzinami rozmawiać jeszcze w innych odcinkach. Ale dlaczego dla firm w ogóle pójście w chmurę to będzie prawie zawsze dobre rozwiązanie dzisiaj, czy... Dobrze. Na chwilę jeszcze odwrócimy stolik, nie? Ja ci zadam kilka pytań. I to wywodzi się właśnie z tej koncepcji ewolucji. Ona jest bardzo prosta, ale ten... Jaki jest według ciebie czas adopcji technologii? Tak jakby od momentu, kiedy ona powstaje jako technologia, do momentu, kiedy ostatnie firmy wchodzą w tą technologię. Myślę, że tak bym z własnego doświadczenia powiedział, że to jest około 10 lat. Z około 35 lat. Czyli w tej chwili są jeszcze firmy, które decydują się wejść w internet. Tak? Jako stronę i tak dalej, i tak dalej. Aha, no gdzieś, tak. Tak? Więc jak mówimy o chmurze, która swoją drogą, to drugie pytanie, czy zdajesz sobie sprawę, kiedy chmura powstała jako koncept tego, co teraz mamy? No to jest dość... Nie mam pojęcia. W okolicach 2006 roku.
a wcześniej zaczęto ją tworzyć, to znaczy Bezos miał pomysł, że ją stworzy, tak? Na potrzeby Amazona, ale on już wtedy wymyślił, że będzie to sprzedawał. Jesteśmy teraz w 2019, czyli mamy jeszcze jakieś 15 lat do przodu, gdzie chmura będzie adoptowana na różnych etapach i w różnych formach, tak? I właśnie to jest ta siła myślenia w kategorii ewolucji i tego, co się dzieje, nie? Dlaczego chmura będzie dobrym rozwiązaniem dla większości firm, nie dla wszystkich, to jest dobre, nawet do przodu i dlaczego będą w nią szły? No to jest bardzo dobre pytanie, znowu wynikające z tego łańcucha wartości i tak dalej, ale to jest takie pytanie, które ja kiedyś sobie ukułem i zadaję je często klientom, albo ten, w jakim jesteś biznesie? Tak? Czyli co jest twoim biznesem? I prawda jest taka, że większość z firm nie jest w biznesie utrzymywania serwerowni albo utrzymywania infrastruktury albo czegokolwiek, tak? I to jest pierwsza realizacja, nie? Bo jeżeli masz, twoja firma służy zaspokajaniu jakiejś potrzeby, na przykład ty, tak? Nagrywasz podcast. Zaspokajasz potrzebę słuchania, poznawania i tak dalej. Tak? Czy wpadłeś na pomysł, żeby zrobić dyktafon? No nie. No korzystam z gotowego po prostu produktu. Tak, dokładnie. To jest to samo. Moim celem nie jest zaprojektowanie dyktafonu, żeby móc nagrywać podcast. Dokładnie, nie? Dlatego, że on jest. To jest ten produkt. Mm-hmm. Tak? To jest w fazie produktu, commodity. Idziesz do sklepu, bierzesz dyktafon, zepsuje ci się, bierzesz następny. Taki sam lub inny. One robią to samo. Tak? I teraz to samo jest z chmurą, dokładnie. Tak? Czyli czy utrzymywanie własnego serwera poczty dokłada się jakoś do wartości firmy, tak? Nie. Następne bardzo dobre pytanie jest, teraz sprzedaję cały swój warsztat konsultanta, ale czy uważasz, że firma w twojej branży, która by teraz zaczynała działalność, będzie robiła to, co ty trzymasz? Czyli na przykład, czy jak ja jestem sobie hurtownią, tak? I zbudowałem cały własny ERP, napisałem go, zatrudniłem, zaczynałem w 80-tych latach i go utrzymuję, robię z nim, on zarządza całym moim procesem ten hurtownianym i mam do tego serwery i tak dalej, nie? I teraz ktoś odpala w tej chwili hurtownię, czy myślisz, że on zrobi to samo? No jasne, Nie. I teraz moment, w którym nie masz tej świadomości, to po prostu zaczynasz przegrywać, tak? I teraz ponieważ chmura jest dostępna i ona jest commodity i ona jest łatwa do użycia i będzie coraz łatwiejsza i będą na niej usługi coraz wyższego poziomu, to nie idąc w tą stronę, po prostu tracisz przewagę konkurencyjną. Ktoś ci wygryzie z rynku. Tyle. Taki przykład mi przyszedł teraz do głowy a propos korzystania, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, z zewnętrznych zasobów, że czasem w firmach programistycznych dziwią się, że na przykład zrobienie strony internetowej, czy nawet zrobienie jakiegoś komponentu jest zlecane na zewnątrz. Tak. A program się przecież my byśmy to ogarnęli. Tak. No po co? Nie szanują nas. Nie znają naszej wartości. A właśnie, że nie. Nasza właśnie strona jest napisana przez zewnętrzną firmę. Właśnie. No dokładnie. I to jest właśnie chyba to, o czym właśnie mówimy. Tak. To nie kontrybuje, my tego potrzebujemy, tak? Mhm. To nie kontrybuje tak jakby do naszej działalności wprost. To jest coś, co ja potrzebuję, ale nie kontrybuje do mojej działalności. I teraz to ma też znikomy wpływ na tą wartość, którą ja dostarczam. Nie? Czyli czy jeżeli ja bym tą stronę, którą mamy w tej chwili, niedawno odwiedziliśmy, predikagroup.com, gdybyśmy my ją napisali samodzielnie, to czy to w jakikolwiek sposób wpływa na usługę, którą dostarczamy klientowi? Nie. Nul, nil, zero. Tak? Jego to nie interesuje. I teraz, jak ty robisz cokolwiek sam, to spędzasz nad tym zasoby i spędzasz nad tym czas, co powoduje, że masz mniej czasu na robienie tego, co kontrybuje do wartości. Tak? To jest główny powód, dla którego będzie szła chmura. To nie jest w ogóle temat technologiczny. Mhm. Czyli te wszystkie takie wojenki, jakie tutaj mamy, jak to działa i tak dalej, można by z punktu widzenia takich biznesowych czy podejmowania strategicznych decyzji w ogóle wywalić, tym nie przejmować, bo wiesz,
Często jak ktoś, nawet ja u siebie to widzę w swoim środowisku chmura, to pierwsze jakie jest w ogóle pytanie, nie a po co, a na co by nam to dało, tylko czy AWS, czy Azure, czyli w ogóle już nie ma to kompletnie znaczenia. Właśnie pierwsze co to jest myślenie w ogóle o jakby o technologiach, o to kto to zrealizował, tak. Nie? Mhm. To jest, no nie wiem, ale może to wynika z pewnej właśnie niedojrzałości i braku takiej wiedzy, że my nie idziemy do chmury po to, żeby wymienić wprost swoje serwery na inne serwery, czyli te memy wywalamy, mm-hmm. wiesz, ten, tylko po prostu to zmiana sposobu trochę jakby myślenia, dobrze rozumiem? W sensie... Tak, znaczy z wojnami to ja skończyłem już dawno temu, tak, ponieważ miałem mój pierwszy komputer, to był PC, to byłem przegrany od ręki, nie miałem Amigi, to mm-hmm. ten i żadna gra nie działała. Potem miałem jakiś tam może okres, w którym dużo się udzielałem, bo ja się dużo udzielałem w sieci takiej, która już nie istnieje, tak? Jakieś newsy i takie rzeczy. Ale myślę, że im szybciej ktoś w naszej branży dojdzie do tego wniosku, że to nie ma znaczenia i liczy się faktycznie użytkownik, potrzeba i jej rozwiązanie, to tym jaśniejsza kariera przed nim. To, co powiedziałeś, to ma bardzo fajną nazwę po angielsku, po polsku przetłumaczę to jako świadomość sytuacji, tak? Bo to, że idziemy w chmurę, wynika ze świadomości sytuacji. Jak chmura kontrybuje do mojego biznesu, na czym polega mój biznes? To jest w ogóle, możesz zadawać to pytanie każdemu przedsiębiorcy. To jest bardzo ciekawa dyskusja, na czym polega biznes twój konkretny, albo twojej firmy. Zresztą jutro będę o tym mówił. A to może też za chwilę wrócę. I jak uzyskasz taką świadomość, na czym to polega, co się na to składa, to wybór, czy to jest jeden dostawca, czy drugi, to jest wybór taktyczny. Nie? No on wynika z różnych rzeczy, ale on nie ma kompletnie wpływu na to, co dostarczasz. Taktycznie może mieć wpływ na to, jak szybko to dostarczasz. Ponieważ jeden dostawca może szybciej dostarczyć jakieś zdolności albo być lepszy w tym czy w czymś innym, ale de facto my doszliśmy już do takiego punktu, że wszyscy dostawcy chmury publicznej dostarczają te same usługi i tu zaczyna się dyskusja, bo AWS to ma lepiej i nawet mhm. się zgodzę, że AWS ma dużo rzeczy lepiej, albo Azure ten, ale to bardziej chodzi o całość, tak? Jaki jest kontekst, mhm. AWS może mieć lepsze usługi, ale ty masz ludzi, którzy znają Microsoft i umieją na nim działać, i to będzie lepsze, tak? Mm-hmm. Więc dla mnie wchodzenie w... ja nie wchodzę w te rozmowy, ale jestem w nie wciągany, a czasami je prowokuję, przyznaję się szczerze. Pozdrawiam chłopaków od kursu Kubernetesa. Świetna robota. Mm-hmm. Czasem można gdzieś tam usłyszeć, przeczytać o czymś takim, że chmurę się trzeba sprzedać, sprzedaje, mm-hmm. ale to tak chyba... Tak jak mówiłeś przed chwilą, nie sprzedaje się chmury jako chmury, tylko sprzedaje się tą myśl, tą zmianę tej koncepcji właśnie. Nie wiem, czy słychać jak głośno bez... No przyszedł taki, no widzisz, jestem po to, żeby zadawać właśnie takie nawet głupie, dziwne pytania. Nie, one nie są głupie, one jest dobre. Ja tylko się zastanawiam, czy słuchacze będą gotowi na długą wypowiedź. Będę. Taka dygresja, bo ja robię dużo dygresji w życiu mm-hmm. też, to nie tylko na tym spotkaniu, bo użyłeś magicznego słowa sprzedaż, tak? Mm-hmm. My wszyscy się sprzedajemy i cały czas się sprzedajemy i chmurę też trzeba sprzedać, tak? Pytanie jest, jak to robisz, po co, nie? Czyli czy sprzedajesz to, bo musisz, czy sprzedajesz to, bo chcesz i w to wierzysz i jeszcze wiesz, co to robi, tak? I ja byłem bardzo zadowolony, jak jeden z naszych konsultantów w zeszłym tygodniu na telefonie z klientem powiedział temu klientowi, że my wcale nie potrzebujemy tej pracy od was, jeżeli wy nie widzicie w niej wartości, to my nie musimy jej sprzedać, tak? Ale jak chcecie, to wróćcie do nas kiedyś i ten. I to jest w ogóle temat sprzedaży, to jest bardzo ciekawy, długi temat, który możemy kiedyś pociągnąć, jak będziesz miał ochotę. Teraz, co do sprzedaży chmury, nie przekonasz kogoś, jak on nie zbudujesz tego modelu, tak? Znaczy on, pamiętaj, że każdy z ludzi, czy to deweloperów, którym vendorzy sprzedają chmurę wam, deweloperom, tak? Sprzedają wam tą chmurę jako złoty środek
rozwiązanie wszystkich innych problemów, klocki, który ten i tak dalej, mm-hmm. tak? I po prostu to widzą deweloperzy. Tak, ale nie, chodzi o to, to jest aktywny proces sprzedaży. Vendorzy wam to sprzedają w ten sposób, tak? Inna grupa tych samych ludzi od tych samych vendorów sprzedaje to klientom. Będzie taniej, lepiej, szybciej i tak dalej, nie? Pytanie, co to znaczy taniej, lepiej i szybciej w kontekście danej firmy, danego biznesu? Bo na przykład chmura nie jest tańsza, tak? I teraz albo jest tańsza, ale w inny sposób. I teraz jest pytanie, znaczy chmurę jest bardzo łatwo sprzedać komuś jako rozwiązanie, jeżeli jest w stanie nawiązać taką rozmowę, o jaką teraz prowadzimy, nie? Do czego to służy i tak dalej, i tak dalej. To wtedy to jest no-brainer, bo jak wytłumaczysz, to to jest no-brainer, tak? To jest, dlaczego powinieneś użyć tego albo tamtego. To pytanie, które ci mówiłem wcześniej, czy ktoś z twojej konkurencji robiłaby to tak samo, to jest bardzo dobry punkt, nie? Ale my jako firma i ja jako osoba, my nie jesteśmy i to jest moja strefa komfortu, tak? Ja nie muszę sprzedać chmury. Ja robię rozwiązania, ja rozwiązuję problemy klientów, tak? Ja używam chmury jako technologii, bo uważam, że ona ma sens i my taką decyzję podjęliśmy z 5-6 lat temu w firmie, ale ja nie muszę sprzedać chmury. To klient kupuje ją od vendora albo używamy chmury, żeby coś zrobić i ja mam swoje argumenty dla klienta, dlaczego to jest dobre. Tak, i, jego i o te argumenty chciałbym właśnie ciebie zapytać. Tak, tylko jakie są twoje najmocniejsze argumenty? Tylko tutaj przywołam taką sytuację z życia wziętą, z życia konsultanta, sprzedawcy, przedsiębiorcy, tak? Gdzie byliśmy na spotkaniu, był jeszcze trzeci kolega, był klient, ja i kolega od nas z firmy z bardzo dużym, rozległym doświadczeniem. I klient wyciągnął właśnie pytanie, tam nie pamiętam, chodziło jak zwykle o bezpieczeństwo. Tak? Mm-hmm. Ja już robiłem tak i byłem gotów wytoczyć moje działa i wtedy kolega powiedział tak, nie, nie, przerwijmy to. Tomek powie to, pan powie to. Tomek powie to, pan powie to. Tomek powie to, pan powie to. Skończmy tę dyskusję, bo ona tak będzie przebiegała. Wrócimy kiedy indziej, jak będziemy mogli porozmawiać o czymś innym. Nie? Dlatego, że jak po drugiej stronie nie ma gotowości do otwarcia się, przemyślenia tego, a jest tylko nie, tak, to nie ma o czym mówić, to jest ten, nie? Moje argumenty, ja będę starał zawsze przejść do tego etapu, o którym rozmawialiśmy, jaka jest tego wartość, dlaczego to wam pomoże, dlaczego wam to pomoże robić szybciej i tak dalej, tak? I to są moje argumenty. To nie są argumenty pod tytułem ten vendor jest lepszy, to jest tańsze, to są tego typu rzeczy. Przyszło mi do głowy słowo ewangelizacja, ale to chyba jest coś, czego nie chciałbyś... To jest ta część sprzedaży dla was, deweloperów. Ewangelizacja polega na, w moim wypadku, tak osobiście, na opowiadaniu tego, o czym ci mówiłem, o ewolucji, o miejscu, w którym jesteśmy, dlaczego to może mieć, jakie ma znaczenie i tak dalej. I to jest mój sposób ewangelizacji. Ja nie będę kogoś przekonywał, że ta usługa jest lepsza albo gorsza, tak? Mhm. Tomek, chciałbym cię zapytać o wyzwania wokół cloud computingu, bo tych na pewno jest wiele. One pewnie dzisiaj w obecnych czasach są inne niż kiedy ta chmura w ogóle startowała i pewnie częściej nie działała niż działała. Nie wiem, jak jest teraz. Zależy, kogo spytasz. Dokładnie. Jak zapytasz tych z obozu na A, to powiedzą... Aha, obydwa obozy są na A. Okej, dobra. No. Każda chmura nie działa czasami. Tak. Dobra, jakie największe wyzwania? Jakie ty widzisz największe wyzwania na chwilę obecną? Dobrze, to znaczy możesz spróbować to puścić jutro przed kinotem. To będzie po kinocie. Wiesz co, najmniejsze wyzwania są technologiczne, tak? To jest najmniejsze. W tym jesteśmy dobrzy, mamy to ogarnięte. Nie, nie, bo to jest w ogóle, nie, to w ogóle jest najmniejsze wyzwanie, bo wiedzę na temat chmury da się kupić, tak? To znaczy jest wyzwanie polegające na ilości rynku z tą, na ilości ludzi na rynku z tą wiedzą, tak? I o tym też będę jutro mówił. Ale to jest funkcja tak jakby czasu, to znaczy wiesz, ten rynek dorośnie, tak? Pójdzie w górę, będzie, i tak jest tych ludzi więcej, tylko że tak jakby popyt jest większy niż podaż nadal. Ale technologię da się w jakiś sposób ogarnąć, to jest kwestia ceny, tak? Największe wyzwanie to jest świadomość tego, po co ja to robię.
No bo teraz jak podejmuje się decyzję o wejściu w technologię na poziomie firmy, według ciebie? Ale żeśmy teraz zastrzeli pytanie. Wydaje mi się, że przede wszystkim bada się obecne zespoły, zasoby. Czy mamy ludzi w ogóle, którzy to ogarną? Mało, znaczy bada się też ogólnie pozycję tej technologii na rynku, czyli jak szeroko jest wykorzystywana. I pewnie jakieś takie czynniki ryzyka. Czy jest to dopiero raczkująca technologia, czy dopiero weszła, bo może się okazać totalnym niewypałem, tylko głośno o niej mówią, jest tak zwany hype, jak jest zawsze w tej pierwszej fazie. Nie, hype to jest trochę później już. Hype jest trochę później. Hype to jest to teraz. To są pierwsze rzeczy, które mi przyszły do głowy. Mhm. To byłby bardzo świadomy proces podejmowania decyzji. W większości on tak nie wygląda, tak? W większości to jest wynikowa... mojego przekonania, jak to wygląda, ale nawet bardziej, bo każdy jest ewangelizowany w jakiś sposób przez vendorów, tak? To, co inni robią, tak? To, co robią inni w mojej branży. I jeszcze, co mówi Gartner, niestety. ale tak, nie? To znaczy, to w ogóle jest taki, niestety, i teraz przepraszam tych, którzy się ewentualnie poczują urażeni, tak, ale większość decyzji jest podejmowana tak zwany gut feeling, to znaczy nikt nie robi tego, co ty powiedziałeś, tak, danych, ewaluacji. To jest bardzo świadome podejście, co opisałeś. W większości to jest, zróbmy chmurę. Dlaczego? Bo wszyscy robią chmurę. To jest najgorszy możliwy sposób podjęcia decyzji o wejściu w chmurę, tak, bo to jest, po co ja to robię, dlaczego ja to robię. Może oni się boją, słuchaj. Może, ej, wszyscy robią chmurę, jeny. Czy się boją? Nie wiem, ale pomyśl o tym tak, każdy, kto podejmuje jakąś taką decyzję, tak, myśli też w kontekście swojej następnej pracy, tak? Czyli tutaj taki CV-driven development. Na przykład. Okej. Okay. Tak? Czyli zróbmy chmurę, bo zaraz ona będę się przyda. Będę powiedzieć, że zrobiłem chmurę. W kolejnej, no tak? Dokładnie, dobra. To jest jeden z powodów. Zależy kto na jakim jest etapie kariery. Jak ktoś myśli o zmianie danego miejsca w tej chwili, to może tego użyć do tego, żeby pokazać, ja zrobiłem chmurę, zrobiłem digital transformation danej firmy. Nie? Ale jak ktoś jest po to, żeby zostać, to często to wiesz, ludzie mają mało czasu, dużo informacji. Jak przetworzyć informację, którą wszyscy ci bombardują. Tak? I czasami najprostszym jest pytanie się kogoś, co zrobiłeś i zrobienie tego samego. Albo robienie tego, co wszyscy. Tak? Jak wszyscy robią chmurę, to też zrobię chmurę. Patrz, mikroserwisy. Mm-hmm. Nie będziemy tego drążyć. Nie. Ale i to jest to, nie? Że to jest proces taki, który niekoniecznie jest racjonalny. Nie? I jeżeli jesteśmy w stanie wyedukować klienta i z nim porozmawiać, to jest dobra dyskusja, nie? Że dlaczego to robimy. I teraz wszyscy to robią, oczywiście to jest ten cały content-based marketing i tak dalej, nie? Ale to jest kwestia wybudowania tej świadomości, po co masz to zrobić, co ci to rozwiąże, jaki jest problem, który próbujesz rozwiązać tą chmurą i dlaczego akurat tutaj, nie? Mhm. Kolejnym wyzwaniem, ja tu już rzucę słowo klucz, a ty oczywiście weźmiesz głęboki oddech. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przeważnie jest po pytaniu, ile to kosztuje i dlaczego tak trochę. Dobra. I to jest dość ciekawy temat. Dlatego, że tak jak powiedziałeś, bezpieczeństwo to jest pierwsza obawa ludzi, jeżeli rozmawiamy o chmurze, to nie jest bezpieczne, tak? Ale de facto my jesteśmy w tej chwili w takim miejscu jako industry, jako firmy, że to jest moja osobista bias, jak to mówią po angielsku, opinia, nie wyrażam opinii firmy, że pewnie z 90% firm byłoby lepiej ustawionych pod kątem bezpieczeństwa, gdyby wzięło wszystko, co ma i przyniosło do chmury w tej chwili, tak? Bo teraz wracamy do tego całego znowu ewolucji i powiedzenia, bo to jest pytanie, w jakim jesteś w biznesie, tak? Czy twoja firma jest w biznesie bezpieczeństwa? Nie jest. Czy Microsoft, Google, Amazon jest w biznesie utrzymania bezpieczeństwa? Jest, dlatego że jeżeli oni nie będą w stanie utrzymać bezpieczeństwa swoich danych i serwerowni i tak dalej, to nie będą w stanie przekonać klientów, że weszli w chmurę, to nie wygenerują revenue, to nie przyniosą zysku swoim shareholders, tak?
Oczywiście potem się nakładają aspekty geopolityczne i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli i różnych innych, i to jest te ileś tam procent firm, które nie wejdą dlatego w chmurę, nie? Albo wejdą w inną. Dlaczego Walmart jest na Azure, a nie na Amazonie? Nie dlatego, że Azure jest lepszy. Dlatego, że Amazon jest, próbuje zabrać biznes Walmartu. Okej. Okay. Czyli to tak? Są te czynniki takie geopolityczne. Tak. I teraz może być czynnik geopolityczny, dlaczego my nie wrzucimy czegoś na infrastrukturę taką, a nie inną, tak? No bo z punktu widzenia państwa nie możemy sobie pozwolić, tak? Ale czy my jesteśmy w stanie zbudować lepszą infrastrukturę? I tu sobie trzeba odpowiedzieć, że często my nie jesteśmy w stanie. Dlaczego? Bo nie mamy siły przebicia danych i pieniędzy, żeby zatrudnić takich ekspertów, tak? Więc de facto wendorzy chmury mają zapewniony taki poziom bezpieczeństwa, który jest nieosiągalny dla większości firm, tak? I teraz to, co chmura zrobi i robi w tej chwili, i znowu wchodzimy w cykl ewolucji, to rozwiązania bezpieczeństwa i poziom bezpieczeństwa, który jest dostępny albo był dostępny tylko za duże pieniądze dla dużych firm, przerobi na commodity, tak? Czyli to będzie coś, co każdy będzie miał i nie będzie o tym myślał. I to już się dzieje, tak? To już się dzieje, to jest bardzo ciekawy temat, bo to jest tak, że moje konto pocztowe na Office 365 jest lepiej zabezpieczone niż moje konto bankowe. Nie? Ja mogę mieć klucz sprzętowy i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego, jak jesteś firmą na Office 365, to nie jest reklama produktu, ale akurat tam z nimi pracuję, to Microsoft ma taki scorecard, na którym ci pokazuje, które ustawienia, jak wpływają na twoje bezpieczeństwo, jakie podnieść. On jest takim, wiesz, wykres, masz 20 punktów na 800 możliwych, kliknij tu, dostaniesz 30 następnych, nie? I to jest wiedza, za którą 5 lat temu musiałeś zapłacić jakiemuś konsultantowi, który to rozumie, przyjdzie i zabezpieczy twój serwer, tak? I ta wiedza zamieniła się w coś, co... Produkt, commodity. Tak? Po prostu każdy, kto ma przełącznikami, jeszcze jesteś w stanie po prostu uzyskać ten sam poziom. Nawet te przełączniki same się klikają już. Nie? To jest tak, że same się klikają. I to będzie szło dalej. I z tego punktu widzenia chmura będzie rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa. Tak? Bo główny problem bezpieczeństwa w tej chwili jest taki, że ty jako osoba, nawet ty jako osoba, ja mam taki side project, który próbuję odpalić, może potem porozmawiamy jak. Ale ty jako osoba masz jakieś zasoby elektroniczne, tak? Ty musisz je ochronić wszystkie, tak? A ten, kto chce coś zrobić, na przykład chciałby zaszkodzić twojej marce osobistej, to potrzebuje znaleźć jeden, którego nie zabezpieczyłeś, tak? I teraz ty masz tych zasobów X i potrzebna jest jedna dziura w nich, tak? Teraz wyobraź sobie firmę, która ma tam setki aplikacji, systemów, tysiące pracowników, tak? I teraz ta firma musi zabezpieczyć wszystkich, a ja jako atakujący muszę znaleźć jednego, którego zapomniała zabezpieczyć, tak? De facto teraz problemem nie jest chmura, serwery i tak dalej, bo teraz się włamuje przez użytkowników. Po prostu jest kwestia przejęcia jednego użytkownika. Znaczy, to właśnie ten czynnik ludzki to jest taki zawsze... Nie, to nie jest czynnik ludzki, raczej... to jest czynnik, to wynika z tego, że my jako industry wymyśliliśmy, był taki model, nie, że tu jest mityczny firewall 256 bitów, czy 512, jak to jest w jednej firmie, że my tutaj ich zatrzymamy, a tutaj już się nie przejmujemy. Tak mało jest firm, które potrafią zabezpieczyć swój środek, nie? Więc teraz jakikolwiek atakujący musi znaleźć tylko jedno wejście do środka i już jest w domu. Ja tak przed chwilą właśnie myślałem w tym kontekście bezpieczeństwa chmury, nie jestem tym specjalistą, ale właśnie myślimy, że to chmura i te technologie są dziurawe, ale podejrzewam, że nie, że to i tak właśnie będzie na przykład tym słabym punktem programista, który nie zabezpieczy API i to tam wyciekną dane. I to nie ma znaczenia, czy one będą w chmurze, czy one będą w on-premise. Tak, tylko różnica jest taka, że jak wdrażasz coś na chmurze, tak, to zanim ruch sieciowy dotrze do twojego API, to nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że on idzie przez ileś warstw ochrony, tak? Taka jest płatna usługa ochrony przed DDoS, nie? Ale każda aplikacja na Azure AWS-ie jest chroniona przez DDoS, bo oni chronią swoje data center, tak czy inaczej. Ta płatna wersja daje ci określone parametry, tak? Ruch, który idzie do tego API jest skanowany. Jak ktoś spróbuje coś tam zrobić, to oni go zablokują, tak? Jak ruch jest z komputera, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, tak? Ale jak Microsoft wykryje, że ruch do twojego API jest z komputera, który oni zidentyfikowali jako część botnetu, to oni go zablokują, tak czy inaczej.
bo Microsoft, i to jest ta skala dostawcy chmurowych, nie tylko Microsoftu, tak? Pomyśl, że Microsoft ma sygnały z każdego Windows 10, tak? Na którym ma Defendera i tak dalej, ma największą, jedną z największych, powiedzmy, tą usługę chmurową, Office 365, Azure, które są atakowane, ma Xbox Live, tak, który jest atakowany, i oni te wszystkie sygnały zbierają w jednym miejscu. Jest zespół w Microsoftie, który ma z jednym miejscu, i oprócz tego mają swoje zespoły, które próbują to atakować, i swoje zespoły, które próbują to bronić. I oprócz tego mają data scientists, na przykład w zespole Identity, w tej chwili rekrutacji są głównie data scientists, nie? Którzy budują modele, które nad tym pracują. Mhm. To jest coś, czego po prostu normalna firma nie jest w stanie zbudować ani kupić. A tutaj przenosisz serwer do chmury i masz to oczywiście za opłatą, ale dużo częściej jest bez opłaty. Masz to dostępne, nie? Więc tak jest, jest obawa przed bezpieczeństwem danych. I znowu, w jakim jesteś biznesie i biorąc pod uwagę to, że twoje dane są na serwerze amerykańskiej firmy, gdzie możesz sobie wyłożyć, że amerykański sąd nakaże amerykańskiej firmie dać dostęp do twoich danych amerykańskim służbom, co nie jest wcale takie proste, tak? To jak dużym ryzykiem jest to dla ciebie w firmie versus to, że ktoś ci wyłączy całą firmę? Bo my mamy to teraz codziennie, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale codziennie ransomware wyłącza firmy, tak? Tak kompletnie i je trzeba odzyskać, nie? I teraz to jest to. To tutaj ja mam ryzyko, że z jakiegoś powodu NSA będzie chciało się dostać do moich danych. Mm-hmm. Trywializuję strasznie, przepraszam wszystkich słuchających, versus moje codzienne bezpieczeństwo, że moja firma przestanie działać na 2 tygodnie. Nie? I to jest ten balans i odpowiedź jest zawsze po tej stronie prawie. Czy aspekty prawne też mają tutaj znaczenie? Tak, i to duże, ze względu na regulacje, które de facto są w modelu ewolucji. Ale tak, tak, to będzie to, dlaczego niektóre firmy nie będą mogły iść w ogóle, albo będą miały utrudnione i i tutaj jest kwestia jeszcze geopolityki. Ja lata temu byłem na takim programie Microsoft Technical Leadership i tam miałem spotkanie. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Nie jest za długo? Dawaj. Byłem na takim programie. Zaletą tego było to, że na przykład takich ludzi jak Mark Rusinowicz czy Jeffrey Snower i kilku innych mieliśmy po prostu przez kilka dni dla siebie. I tam spotkałem takiego człowieka. On przyszedł nam opowiedzieć. Jest taki film z Melem Gibsonem, nie wiem, czy pamiętasz, jak on ma paranoję i okleja wszystko, raport Pelikana chyba. Mm-hmm. Ale kojarzysz takie filmy, tak, w których ktoś nakleja kolorowe nitki całą i tak dalej. Całą sprawę tam na ścianie po prostu. Tak. No, to Microsoft ma takich ludzi i im za to płaci. Nie wiem, czy jeszcze ma, wtedy miał, nie? Ale generalnie mają ludzi, którzy zbierają fakty, dosłownie strzępki i tak dalej, i budują potencjalne modele rozwoju sytuacji na świecie, tak? Czyli w którą stronę pójdzie świat. Dlatego, żeby zbudować usługę na, bo oni muszą zbudować usługę na x lat do przodu, mm-hmm. nie? Przynajmniej wtedy musieli, nie? Bo to było, ja skończyłem pracę w Microsoftie w 2005, więc to były okolice 2005 i oni pierwszy rok myśleli o tym, co teraz się nazywa Windows 10. Niesamowite. Tak. I oni określili potencjalne scenariusze. Jeden z nich nazywał się Continental Drift, czyli rozejście się kontynentów. Tak? Polegał na tym, że każdy z kontynentów się obuduje regulacjami i tak dalej i w zasadzie zamknie tak jakby przepływ wolnego handlu informacji pomiędzy sobą. No i teraz popatrz, co się dzieje. Tak? Rosja obudowuje się swoim murem, Chiny obudowują się swoim murem, Europa staje się wyludnionym krajem, kontynentem starszych ludzi, tak? Stany obudowują się swoim murem. I to ma ten wpływ. I to jest ten continental drift, nie? To nie do końca może tak wygląda, jak oni tam wtedy to przewidywali, ale to jest to. I teraz na to się nakładają te regulacje, tak? Dlatego Microsoft ma i inni mają spółki w Europie i tam są różne jurysdykcje i oni pracują nad tym, bo to jest duży problem, czyli regulacje pod kątem prywatności i tak dalej. I on się będzie coraz bardziej pogłębiał, bo teraz to, co się dzieje, to każdy z krajów często produkuje swoje regulacje, które mogą być inne niż regulacje innych krajów. Tak? Są takie kraje w Europie, niż sobie zdajesz sprawę, jak Luksemburg na przykład, które chyba już teraz mogą, ale jeszcze do niedawna w ogóle nie można było trzymać nic poza Luksemburgiem.
nawet serwera pocztowego. Aha, żadnych danych w ogóle nic, cyfrowych, w ogóle nic. Wszystko musiało być w Luksemburgu. Nie pamiętam, czy już to zmienili, czy nie. Tak to samo do niedawna było w Szwajcarii, więc to ma strasznie duże znaczenie i to jest duży problem i będzie niektórych powstrzymywał. I teraz wracając trochę do tego cyklu commodity, który nam wraca, bo żeby dać ludziom tą informację, to Microsoft znowu wypuszcza, czyli nie wędrzy takie narzędzia jak compliance score, tak? Czyli taki co masz przeklikać, żeby twoja konfiguracja była zgodna z wymaganiami twojego kraju. Okej, dobra. Porozmawiamy o kosztach w chmurze, czyli, ale proszę pana, ile to kosztuje, czemu tak drogo i kto za to płaci? Ta rozmowa tak nie wygląda. Ja ci powiem, jak ta rozmowa wygląda. No to zadaj mi pytanie, ile to będzie kosztować. Albo inaczej, to ty mi powiedz, ile to będzie kosztować. O. No proszę pana, możemy na to dać 100 tysięcy. Nie więcej. Nie, to nie tak wygląda. Ja nie tak, inaczej no, to ja zrobię ten rol. Dobra, tak? Dawaj, bo ja to cienki co pan potrzebuje? No to potrzebujemy mieć serwery. Okej, okay, a jakie? No takie. No dobrze, to $1000 miesięcznie. Chyba was pogięło. Przecież ja za 50 zł mogę tam dedyka sobie kupić. No, no właśnie. No. No to gdzie jest ten zysk? To jest prawda. No 50 zł nie jest prawda, nie? Mm, ale bazę danych jeszcze dorzucają. Tak. Dwie instancje w tym. Jest taka książka, ona już ma trochę lat i jest z Amazona. Nazywa się Ahead in the Cloud. I to jest zbiór blogów w ogóle z Amazona. I tam jest powiedziane, i tam są nawet cyferki, możesz sobie znaleźć, bo zysk w chmurze nie jest związany z bezpośrednio, czy inaczej, obniżenie kosztów w chmurze, czy koszty w chmurze nie są bezpośrednio związane z tym, ile te zasoby kosztują, tylko z szybkością działania i operacyjnością, która się przekłada na ograniczenie ryzyka, tak? Bo na czym polegała, pomyśl, że firma ma trzy zasoby. Każda firma ma firmę, organizację, jak jest poukładana, jak działa, polityki i tak dalej, tak? Ma dane jakieś, które używa lub nie, i ma technologię, czyli IT, krótko mówiąc, tak? Jedyna rola IT to jest, czy w ogóle, to jest w ogóle też temat na jutro, który będę poruszał, te trzy elementy nie istnieją bez siebie. IT jest integralną częścią firmy. Dlaczego? Dlatego, że IT to jest sposób dla firmy do działania w oparciu o dane tak, żeby zminimalizować ryzyko wypadnięcia. Tak? I teraz powiedzmy, że chcemy zrobić system. I ja mogę kupić ten system za 1000 zł. Będę używał prostych firm. I on będzie stał u mnie on-prem i skupię go i tak dalej. Tak? Dobra, milion, żeby to były znaczące. Żeby to taki erb był milion, jak już. Tak? Ale dostarczenie tego systemu potrwa pół roku i ja go potem mam i utrzymuję i tak dalej. Versus mogę uruchomić ten system w ciągu miesiąca na chmurze, ale będzie mnie kosztował 2 miliony. Tak? Gdzie jest różnica? Różnica jest taka, że ten milion, który oszczędziłem, tracę w tym pół roku, kiedy czekam na zwalidowanie tezy, że ten system mi pomoże. Tak? A jak się okaże, że ten system mi nie pomógł, to ja dalej mam tą inwestycję. No tak, nie, no nie sprzedasz go. No. Dokładnie, nawet jak sprzedasz, to zajmuje czas. Nie? Czyli ja czekałem pół roku, bo musiałem go zbudować, dostarczyć i tak dalej, procurement, wywołać RFP i tak dalej, żeby zwalidować jakąś tezę dotyczącą mojego biznesu. Tak? Więc od strony biznesu chmura robi się tańsza, dlatego że jesteś w stanie szybko testować i usuwać wyniki tego testu. Tak? Więc i reagować w ogóle. Tak, dokładnie. Jesteś w stanie reagować, to jest właśnie klucz, nie? Że jesteś w stanie, idąc w chmurę, to jest nie, ten koszt jest mierzalny, czyli albo, ale mało kto na to tak patrzy. Tak? Chmura ogranicza ci ryzyko podejmowania złych decyzji i testowania ich. Tak? A bezpośredni zysk w chmurze nie jest na zasobach, tylko na operacyjności, czyli magiczne słowo DevOps i okolice, tak? Ale zysk jest z operacyjności, jak szybko jestem w stanie to robić, jak jestem w stanie to automatyzować, ile czasu schodzi mi na utrzymanie tego, ile poświęcam zasobów na nasze serwery i tak dalej, ilu ludzi potrzebuję do obsługi tego, tak? I o ile pamiętam, Ahead in the Cloud, tam są dane z jakichś tam lat wczesnych,
to ten zysk jest około 30% versus on-premises. Tak? Czyli 30% mniej kosztuje mnie utrzymanie wszystkiego versus on-premises, wliczając to samo, czyli koszt chmury i utrzymanie on-premises. Znaczy koszt chmury i utrzymanie versus zakup i utrzymanie on-premises, to jest 30% mniej. Ale on jest tylko i wyłącznie, głównie, nie tylko i wyłącznie z operacyjności, a nie z bezpośredniego kosztu serwera. Więc tak, serwer kosztuje mnie więcej, ale jego utrzymanie kosztuje mnie mniej i jak przestanę go potrzebować, to go zamknę. Mhm. Ja mam taki przykład, nie powiem z jakiego kraju i jaka ten, ale jest firma, która świadczy, to jest taki problem konsultantów, nie? Czasami chcemy coś powiedzieć, ale nie możemy powiedzieć za dużo. Jest firma, która świadczy usługi innym firmom i ta firma, to jest krzywa ewolucji, podjęła decyzję, że jej klienci będą potrzebować dużo dysków i postawiła budynek i zapełniła go storage'em, tak? Jej klienci doszli do wniosku, że usługi tej firmy są za wolne i poszli w chmurę. I ta firma została literalnie z budynkiem i z storage'em w środku, w którym nic nie zrobi. Tak, i to jest to. Więc chmura jest, może być droższa, tak? Jednostkowo, to nie jest, że zawsze będzie droższa, ale może być droższa. Jest zysk związany z operacją, a największy zysk jest z ograniczeniem ryzyka dla firmy. Co prowadzi nas do dość ciekawej takiej realizacji, że wszystko w chmurze jest funkcją kosztu. Tak? Czy architektura, czy decyzje dotyczące kodu i tak dalej są funkcją kosztu na końcu. Jeszcze o tym tak nie myślimy, ale będziemy tak o tym myśleć. Nie wiem, czy o tej funkcji kosztu my chyba kiedyś Szymon, mój kolega Szymon Kulec, nie opowiadał. Czy kiedyś mógł, bo to są jego właśnie zagadnienia i bardzo podobnie widzę właśnie, myślicie, te same książki, pewnie ta sama wiedza i bardzo takie jasne. Szymon jest na przykład deweloperem i to takim spojrzenia, ale właśnie też kiedyś tak fajnie mówi właśnie o tym, prosty przykład, nie? Słuchaj, wystawiam produkt za 3 centy, tu zapłacę w chmurze 1 cent, a 2 idą do mnie, nie? Czy że się podzielę i to tak, fajnie mi to właśnie tak przedstawi chyba tą koncepcję, o której ty mówisz, o tej funkcji kosztu. Tak, to znaczy, bo to jest ten wykład, który ja zrobiłem na Klaudynie. Możemy go też podlinkować, tak? Co to jest serverless, tak? Serverless to jest model, tam jest taka definicja, to jest model aplikacji, w którym aplikacja nie kosztuje mnie, odliczając część za storage, jeżeli nic nie robi. Tak? Bo jaki jest tradycyjny model uruchomienia usługi? Nie? Mam serwery i tam działa jakaś aplikacja. Nie? I nawet jak nic ten serwer nie robi, to ja płacę za jego działanie. Tak? Więc teraz pomyśl, że masz usługę, która nic nie robi, znaczy nic ci nie kosztuje, jak nic nie robi. Bo każdy komponent jest wywoływany tylko wtedy, kiedy potrzebujesz. I następna rzecz, bo to jest główna rzecz, bo jeżeli pomyślisz o chmurze, tak szerzej, to chmura składa się z dwóch rzeczy. Z compute jako commodity w różnych formach, tak? I z modelu rozliczania tego compute. Czyli mamy dowolną ilość mocy, storage'u i tak dalej dostępną na zawołanie i mamy sposób powiedzenia, ile to kosztowało. Bardzo granularnie. Tylko jak pójdziemy w ten model serverless, oderwimy się od funkcji czegokolwiek, ale sam taki jakby koncept, to ta możliwość rozliczania jest do wywołania poszczególnego komponentu i funkcji, tak? Czyli nagle taka trywialna rzecz, nie wiem, budujemy system ERP, tak? I system ERP ma funkcję wysyłania faktur. I ta funkcja wysyłania faktur ma dwa komponenty, wygeneruj PDF-a i wyślij tego PDF-a, tak? I masz po prostu funkcję wygeneruj PDF-a na podstawie danych, która dokładnie wiesz, ile trwa i ile cię kosztuje. Kosztuje cię 5 centów. I nagle możesz powiedzieć, okej, panowie, znalazłem dostawcę, który wymieni tą funkcję i będziemy płacić 4,98. I po prostu ją wymieniasz w funkcji kosztu tylko i wyłącznie. Tak? I powstaje taka dziedzina, nazywa się to FinOps. O, nie słyszałem o takim. Bo to, ta nazwa się nie przyjęła jeszcze, znaczy ona ten, gdzie ludzie myślą o tym, jaki jest koszt transakcji. Tak? Ja daję kilka takich przykładów, które gdzieś tam wygrzebałem w sieci albo poznałem gdzieś. Czyli na przykład jeden z takich przykładów to jest
taka aplikacja Vacation Tracker.io, tak? I kolega, który to robi, znaczy nie kolega, ale ten człowiek, który to robi, on nawet to ładnie opisał. Ona jest zbudowana na AWS, serverless, tak? I oni zidentyfikowali tam błąd, że jest błąd w tej aplikacji, w jednej z funkcji, która obniża performance. Ale wpływ tego performance, tego błędu jest taki, że nadal mieszczą się w darmowym zakresie funkcji AWS. Czy nie ma sensu w ogóle... Więc by nie naprawili. Nie naprawili. Bo po co, tak? No i to jest właśnie to, o czym mówię, że to jest funkcji kosztu. Inny taki przykład całkiem niedawno, to z Polski, z naszego podwórka, kiedyś rozmawiałem z klientem o wymianie jego infrastruktury logowania, tak? Mają custom zbudowaną na open source i tak dalej, trzymają to ten. No i oni się na to nie zdecydowali ze względu na wysoki koszt usługi, to było Azure AD B2C. I nic się nie zmieniło. Ich technologia została ta sama, Azure AD B2C zostało to same, ale Microsoft zmienił model cenowy Azure AD B2C i już nie jest płatne per authentication, tylko per user w miesiącu, ale tylko aktywny user, więc jak nie masz aktywnego usera, to nie płacisz. I 50 tysięcy pierwszych użytkowników jest za darmo. Czyli do 50 tysięcy użytkowników nic nie płacisz. I teraz nic się nie zmieniło, architektura usługi jest taka sama, ale zmienił się koszt. I teraz powinno się wrócić, reewaluować tę decyzję. Wchodząc w taki temat modny, dzisiaj tego też poruszyliśmy, ADR, tak? To jak sobie opisujemy, dlaczego to jest taki komponent, tak? No to jedną z tych funkcji jest koszt, tak? Wzięliśmy ten komponent nie ze względu na funkcjonalność cokolwiek, tylko na koszt, był za wysoki. No bo jak wrócimy do ewaluacji tej decyzji, to mógł się zmienić tylko koszt, nic więcej. A koszt w chmurze będzie zawsze szedł w dół. Miałam właśnie o to pytać, tak. Czy te koszty po prostu spadają? Spadają. Tak. To jest następne, jak cię pytałeś wcześniej o powody niewchodzenia w chmurę, tak? To to jest zawsze, a co będzie, jak realny ten. Co będzie, jak już Amazon to wszystko wygra, albo Azure to wszystko wygra, ubije Google'a i AWS'a i podniesie ceny. To teraz pokaż mi, w ilu krajach coś takiego się stało z telefonią komórkową. Tak? To jest ten sam model, żeby nie było, żeby było jasne. Telefonia komórkowa i chmura to jest dokładnie ten sam model. To się nigdy nie zdarzyło, tak? No tak, ale takie postapokaliptyczne wizje, wiesz, nie? Właśnie. O, będziemy mieli inne problemy. Myślę, że tak. Mamy jeszcze czas? Tak. To jeszcze tylko nawiążę do tej postapokaliptycznej wizji, tak? Bo i tego Continental Drift i sytuacji geopolitycznej, bo mamy taki mały kraj niedaleko nas, Estonia. Jak wyciągam Estonię w różnych dyskusjach, to ktoś mówi, nie, no Boże, znowu ktoś z Estonią wyjechał, tak? Bardzo ciekawy przypadek. Estonia ma taki problem, że ma jednego sąsiada, przynajmniej po granicy, tak? Rosję. No i oni byli celem cyberataku, takiego, gdzie Rosja faktycznie ich odcięła, tak? I dla nich najważniejsze było to, żeby nie zniknąć z mapy cyfrowej, więc oni literalnie przetestowali ich rząd w chmurze. Nie? Nie wiem, na jakim są etapie, ale był taki moment, w którym testowali, bo oni przenoszą wszystkie usługi, kluczowe usługi rządowe muszą być dostępne na wypadek odcięcia Estonii od internetu. Okay. Więc one są w chmurze, bo gdzie mają być. Nie? I to jest takie, to na przykład to jest mitygacja innego ryzyka, nie? Ale i to robi rząd. Czy w tym przypadku na przykład wybór regionu też ma znaczenie, że zdecydowaliście na konkretne umieszczenie w danym regionie? Ja nie wiem, jak oni mają to rozmieszczone, ale wybór regionu już jest dalej funkcja tego, jakie są wymagania dla twojego rozwiązania, nie? Bo jak to gdzieś wcześniej powiedziałem już dzisiaj, każda chmura kiedyś przestanie działać. Tak? To jest given. Jak pogadasz z Łukaszem Kałużnym, z innymi ludźmi zajmującymi się architekturą. Jak przeczytasz design principles dla chmury, to tam masz zawsze, że musi założyć, że coś przestaje działać. Tak? I teraz wybór regionów, rozmieszczenia tego i tak dalej, to jest, który scenariusz przestanie działać, cię interesuje. Tak? Co się stanie, jak padnie jedno data center? Co się stanie, jak padnie cały region? My mamy takiego klienta, dla którego utrzymywaliśmy stronę www. Się wydaje prosta rzecz, trywialna, tak? Ale wymaganie było takie, że ta strona ze względów geopolitycznych jest dość wrażliwa, że ona ma być dostępna nawet jak padnie cała Europa albo padną całe Stany. Znaczy, nie, takie było wymaganie. I dlatego ta aplikacja była rozłożona na Europę i Stany. Tak? I nie było żadnego innego wymagania, tylko takie, że jak nawet padnie cała Europa, to ma być dalej widoczne. Wow. Niezłe rzeczy. Niezłe rzeczy. Fajne, nie? Bo... Właśnie nie pracując właśnie przy takich projektach, nie zdaje się z pewnych rzeczy sprawy, albo powstają niepotrzebne mity.
na dany temat, nie? Jaki znasz mit na temat chmury? Albo czegokolwiek innego. No to, nie, no ten najbardziej powielany to jest właśnie bezpieczeństwo. Mhm. Coś, co dzisiaj po naszej rozmowie będę w stanie właśnie, może nie do końca wytłumaczyć, mogę być dla kogoś nawet niewiarygodny, mhm. ale jeśli ktoś mi powie, to odeślę go do naszego podcastu na przykład dzisiaj. Na przykład. Na przykład, słuchaj, mówisz w ogóle jakieś takie banialuki tutaj, posłuchaj może, jak jest naprawdę, po prostu przyjmij tą wiedzę, że to są pewnego rodzaju mity, bezpieczeństwo, nie? Potem drugi mit, niepoliczalny koszt, czyli... On jest bardzo policzalny, czyli rozmyte fazy, wiesz, takie... Koszt może być nieprzewidywalny, jeżeli masz usługę, która jest płatna za użycie, tak? No bo jak będziesz miał 1000 użytkowników, zapłacisz tyle, jak będziesz miał 10 tysięcy użytkowników, zapłacisz tyle, a ty nie wiesz, ile będziesz miał użytkowników, tak? I tutaj w zależności, jakie to są usługi, wiesz, to pozwala ci się to zwinąć, rozwinąć i tak dalej, skalowanie, ale ja z drugiej strony zawsze tą rozmowę prowadzę inaczej, nie? Bo to jest tak, mój niestety już odeszły tata zawsze mi mówił, nie, dobrze płacisz podatki, nie? Bo podatki są funkcją zarobków. Jak mam dochód, to płacę podatek, nie? I teraz, jeżeli masz problem wynikający z kosztu chmury, tak? To znaczy, że ty masz klientów, tak? To nie masz problemu wynikającego z kosztów chmury. Właśnie rozmawialiśmy przed podcastem o Basecamp, tak? DHH z Basecamp ma taki fajny fragment jakiejś prezentacji starej, który mówi, że jest jedna bardzo stara rzecz, która stoi pomiędzy dowolnym startupem i profitem, tak? Wiesz, jaka to jest rzecz? Cena. Jeżeli ty się decydujesz zbudować usługę za darmo na chmurze, która kosztuje, no to nie jest podtrzymywalny model. No nie, zdecydowanie nie. Więc jak koszt chmury jest policzalny i teraz jak jesteś w stanie przełożyć go na swój biznes model, to się zapnie, tak? Dlaczego, nie wiem czy wiesz, ale Lyft kojarzysz? Lyft to jest pierwsza firma taka typu Uber, tylko jej nie ma w Polsce, jest w Stanach. W Stanach jest zawsze Lyft albo Uber. Mhm. Lyft zapłacił, zobowiązał się Amazonowi płacić, nie pamiętam ile, ale kilka milionów dolarów rocznie upfront. Co roku, czy będą używać, czy nie, zapłacą x milionów dolarów za chmurę, rezerwując sobie... Zasoby? Zasoby, tak. Mhm. Ale to dlatego, że oni wiedzą, że oni ją zużyją, tak? A jak nie zużyją, to nie będą istnieć, więc też nie będzie problemu. Okej. Okay. No jest to jakaś motywacja, po prostu. Już zapłaciliśmy. Nie, ale to jest to, oni uwzględnili, znowu, tak, masz firmę, która, dla której posiadanie serwerów nie jest jej core biznesem, to jest bycie lean, tak, może za jakiś czas to zaewaluują i przejdą na własne serwery, która wliczyła koszt tej chmury w swój biznes model. Pomijając dyskusję na temat zasadności biznes modelu wszystkiego ride sharing, tak, ale po prostu jak używasz chmury i za nią płacisz, to musisz na niej zarabiać. Tak, jak nie zarabiasz na niej, no to będziesz tracił, no tyle. Mhm. Tomek, bardzo się rozgadaliśmy. Wiem. Mamy jeszcze dwa zagadnienia, ale może po prostu je zostawmy. Myślę, że i tak wiele powiedzieliśmy. Widzimy się jutro, więc może gdzieś tam w kuluarach jeszcze zahaczę cię i popytam o pewne rzeczy, między innymi governance i multi-cloud, i jeszcze jest private cloud. Pewnie jeszcze by się... Private cloud możemy zrobić szybko, nie róbcie private cloud. Okej. Okay. Chyba, że musicie. Kwestia regulacji i tak dalej. No właśnie, bo to jest chyba taki kolejny mit, nie? Właśnie taki private cloud, nie? Ale to jest mocno z regulacjami. Ja akurat pracuję w branży, która jest związana z oprogramowaniem dla automotive i tam jest po prostu, mam wrażenie, schiza na punkcie danych, ich wrażliwości i że, tak jak mówisz, najlepiej to 5 metrów od siebie je trzymać. To jest bardzo ciekawy temat. Ja ci podeślę taki artykuł, może go widziałeś, go postawałem na Twitterze odnośnie Tesli i zaawansowania technologicznego Tesli versus branża. Widziałem, ale nie miałem okazji czytać. Bo tam jest wypowiedź jednego, znaczy wypowiedź, on jest cytowany, oczywiście jak to w internecie teraz kwestia, ale że nawet gdyby obecna branża automotive chciała zrobić to, co Tesla, to przez najbliższe 5 lat nie są w stanie technologicznie tak daleko poszli do przodu. I to jest ta kwestia trzymania rzeczy blisko siebie, tak?
i planowania do przodu, bo automotive działa tak, że oni teraz planują samochód, który wypuszczą za 3 lata na przykład, tak? To znaczy, że ten samochód jak wychodzi za 3 lata, to już jest przestarzały od strony IT. Ach, ale my byśmy mogli gadać i gadać. Wiele, wiele rzeczy, ale cieszę się, że się spotkaliśmy, że podzieliłeś się tym doświadczeniem, wiedzą i doświadczeniem, mądrością. Też, także dziękuję Ci za to spotkanie. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać, może rozwinąć pewne tematy, pogłębić, bo pewnie się pojawią jakieś pytania, może jakaś dyskusja nawet się wywiąże. Z chęcią. Ja w ogóle się cieszę, że mieliśmy szansę się spotkać, bo od dłuższego czasu elektronicznie się wymieniamy na różnych forach. To była bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. I do zobaczenia, usłyszenia gdzieś tam na szlaku IT. Do zobaczenia.